mówiłem, jest to Koryntian, on w bardzo dużej skali porządkuje rzeczy, które się dzieją tam w Koryncie. I jest tu taka w ogóle zasada duchowa, bo to jest ciekawa rzecz pokazana, że budowanie, ono składa się z dwóch elementów. I pierwszy element to jest wkładanie pewnej masy duchowej, a drugi element to jest obrabianie tej masy duchowej. To w ogóle tak działa w Kościele przez cały czas. Te rzeczy ze sobą się łączą. Są takie etapy. Są etapy budowania i są etapy przycinania tego, co się buduje, dlatego że jeżeli się tego nie będzie przycinało, to będzie rosło w taką bryłę, która będzie w ogóle nie do dotknięcia przez ludzi. Masa duchowa, ona sama w sobie będzie powodowała jedynie rozwój religii w Kościele. Masa duchowa powoduje rozwój religii. To może być, to jest w ogóle bardzo ciekawe, bo ta masa duchowa, ona może być nawet bardzo skondensowana, jeżeli chodzi o Ducha Świętego, bo w ogóle masa duchowa może być różna, może być dużo tam Boga, a może tam nie być dużo Boga. Ale jakkolwiek, czy jest w tej masie duchowej dużo Boga, czy też prawdy Bożej, czy mało, to tak czy inaczej cały czas budowana masa duchowa, ona zbuduje religię. Zawsze. Jedna masa duchowa zbuduje religię na przykład liberalną. Mamy kościół liberalny, powstaje kościół liberalny, gdzie tak zwany kościół proczłowieczy, gdzie istotą sprawy jest to, aby ludzie się dobrze czuli, aby mieli w ogóle, żeby tam fajnie było w tym wszystkim, nie? A może być też masa duchowa zakonna na przykład, gdzie tam się oczywiście teoretycznie koryguje, ale ta korekta tak naprawdę to ona sama w sobie stanowi masę duchową, bo to też jest w ogóle ciekawe, bo wiecie, że ludzie, na przykład są kościoły, które są budowane z samych korekt. No to jest masa duchowa. Natomiast w realu wygląda to tak, że są takie sezony w życiu kościołów, sezony. I Paweł pokazuje tutaj, w ogóle wiecie, do Koryntian to jest fajnie pokazane, że on najpierw, Paweł zbudował tam pewną masę duchową, on ją zbudował. I co on zrobił? On zostawił tą masę, tak? Żeby ta masa, żeby się okazało, jaki stan tej masy jest. Bo to w ogóle, to jest ciekawa rzecz, że on, apostoł zostawia ten kościół na jakimś odcinku. Ja wierzę, że też robi to z objawienia. Tak? Że on tam ustanawia pewne rzeczy, układa je, ale potem zostawia te rzeczy. I on gdzie indziej się udaje, co innego idzie robić, bo wiecie, że w ogóle wszystko musi ulec sprawdzeniu. Zdajcie sobie z tego sprawę, że każda rzecz musi ulec sprawdzeniu. Dlatego, że jest napisane w liście do Hebrajczyków, że są tak zwane wstrząsy duchowe, aby się okazało, co się może ostać, bo tylko to jest wartościowe, co się ostać może, a więc w rzeczywistości duchowej następują wstrząsy różnego rodzaju i no, wstrząs jest związany z tym, co, na ile to coś, co jest zbudowane, jest dobre, jest prawidłowe, jest bardzo konkretne. Więc Paweł buduje taką masę w Koryncie, potem odchodzi stamtąd i potem no, patrzy, co się z tym dzieje. No i nie dzieje się dobrze. Znaczy jedne rzeczy są dobre, bo się dobrze dzieją, bo tam to jest nieprawda, że w Koryncie wszystko źle dzieje. Dzieje się bardzo dużo dobrych rzeczy. On się rozwija, ten Korynt duchowo. Tam się pojawiają dary duchowe. Tam się pojawia dużo manifestacji duchowych. Przeżycia duchowe się pojawiają. Czyli ci ludzie zaczynają żyć realnie, ponad naturalnością. Oni to zaczyna się dziać w ich życiu. Tak bardzo, bardzo realnie. To jest dobre. To jest zdrowe. Nie ma tam religii. Nie ma tam religii. Tam jest, w ogóle jest bardzo duża strefa wolności w tym Koryncie. I teraz Paweł, będąc w tym czasie, jak mówiłem, w Efezie, on dowiaduje się od domowników Chloi, jak się ma ten Korynt, co tam się dzieje dalej. No i okazuje się, że jest ta druga, czarna strefa, widać, że ta masa, ona musi zacząć być ociosywana. I Paweł w liście do Koryntian ociosuje, on dokonuje ociosywań różnego rodzaju. A
Jednocześnie w te miejsca, gdzie on ociosuje, czyli usuwa zbędne kawałki z nich, on wprowadza pewne prawdy. Bo to też jest jeden z elementów ociosywania, jest taki, że jak coś ujmujesz, tak, to natychmiast musisz włożyć zdrowy produkt w to miejsce, czyli musisz pokazać, co tu jest zdrowe, co tu jest prawdziwe. Czyli widać pracę, jest praca na masie pewnej, prawda? To jest bardzo widoczne, że tak to wygląda. I teraz mamy trzeci rozdział i Paweł tutaj zatytułowano go potępienie rozłamu, bo Paweł mówi tak, i ja, bracia, nie mogłem mówić do was jako do duchowych, lecz jako do cielesnych, jako do niemowląt w Chrystusie. Czyli widać, że Paweł, kiedy budował ich, to on ich nie budował szczególnymi głębiami duchowymi. To jest w ogóle bardzo ważna sprawa. Wiecie, że na początku ludzi nie budujemy szczególnymi głębiami duchowymi. To jest na przykład szczególnie ważne dla spotkań, na przykład grup, gdzie różnego rodzaju ludzie są. I też do pracy naszej z ludźmi, bo my często myślimy, że my musimy ludziom, którzy na przykład świeżo przychodzą do kościoła, czy też świeżo wchodzą do naszego życia, tak? My musimy przekazać duchowe głębie. To jest nieprawda, że ty musisz przekazać duchowe głębie. Dlatego, że ty zawsze mówisz najpierw do ludzi jak do cielesnych. Zawsze mówisz jak do cielesnych, na początku. I patrzysz, co się z tego będzie dalej wyłaniać. Rozumiesz? Potem pogłębiasz, mówisz, ale najpierw zawsze mówisz jak do cielesnych. I na przykład w ogóle w kościele, który funkcjonuje normalnie, to liderzy w kościele, oni muszą wyczuwać, jaki jest przekrój w kościele, co się w kościele dzieje. Jaki jest przekrój. I wszystko musi być też, musi być powyważane w taki sposób, żeby różnego rodzaju grupy, które się znajdują w kościele, one otrzymały to, co winny otrzymać. Wiecie, że tak naprawdę te rzeczy mogą być tylko z objawienia, bo w pewnym momencie w kościele masz jednych ludzi, którzy są bardzo już zaangażowani i są głębocy, a przychodzą ludzie świezi. I teraz rozumiesz, teraz jak masz to zrobić, jak masz to pogodzić, to tylko z objawienia może wynikać, nie? Ale zasadniczo, kiedy zaczynasz budować świeżych ludzi, to ty traktujesz ich jako cielesnych i nie jako duchowych. Tak jak dziecko traktujesz jako dziecko. Tak, nie wymagasz od dziecka, żeby to dziecko rozumiało jakieś niesamowite tam zjawiska, prawda? No tak jak na szkółce niedzielnej, ty nie możesz na szkółce niedzielnej dzieciom ładować w głowę rzeczy, które te dzieci się w ogóle do tego nie nadają, nie? To nie można. Nie można też się z nimi tam jedynie bawić, tak? Nie można, bo jak się będziemy tylko tak bawić, albo na przykład jak tylko taki jest kościół prowadzony, to ja nam daję słowo honoru, ja byłem w kościele 600-osobowym, tak? Zaproszono nas tam na usługę, to było mniej więcej 600 osób i ja naprawdę widziałem, że przed naszą usługą, przed moją usługą wyszło dwóch ludzi na scenę w tym kościele, jeden udawał Dawida, drugi Goliata. I oni mieli miecz tam plastikowy i mieli takie proce na kulki z papieru i oni to robili tam, a ten cały zbór, setki ludzi tam siedzieli i się na to patrzyli wszyscy, wiecie o co chodzi. Ja po prostu, poza tym zacząłem usługiwać, mówię, ludzie, jest was tu 600 osób, a przed chwilą był tutaj po prostu, była pokazana walka Dawida z Goliatem. Przecież to w ogóle nie wytrzymuje krytyki. Kurczę, to na Zaolziu było w ogóle, wiesz, tam w Czechach, nie? We wsi 600-osobowy zbór, we wsi. Tam takie przebudzenie kiedyś było. To we wsi jest na przykład kościół, gdzie jest 600 osób, tak? Przecież szok w trampkach, rozumiesz? Ja mówię, oni tak siedzieli, patrzyli na mnie, oczywiście już nigdy więcej tam nie byliśmy. Natomiast ja mówię, przecież co tu się w ogóle dzieje? No ale ten kościół, on wzrastał na pułapie ciała. Rozumiecie? Gdzie on powinien zacząć się od ciała, bo zawsze tak jest. Poruszenie zaczyna się od ducha, ale rozwój od ciała. To jest w ogóle bardzo ciekawa sprawa. Bo porusza cię zawsze duch w duchu, ale twój wzrost to jest wzrost z pułapu cielesności. To nie daje Boże, żeby ludzie zaczęli od głębi duchowych. Bo jak zaczną od głębi duchowych, tak, bez usankcjonowania rzeczy na pułapie cielesności, to są leżaki. Leżaki.
bo nie wytrzymają nacisku rzeczywistości ci ludzie. Będą przeładowani niesamowitą duchową wiedzą i niesamowitymi duchowymi przeżyciami, a prostota dnia codziennego ich po prostu zabije. Zabije ich to. Nie wytrzymają tego. Ale wracając do Pawła i do Koryntu. Paweł mówi, poiłem was mlekiem, nie stałym pokarmem, bo jeszcze go przyjąć nie mogliście, a i teraz jeszcze nie możecie. Czyli on w ogóle wykazuje, że oni nie rosną, że oni zostali na pewnym poziomie. Poiłem was mlekiem. W ogóle czym jest stały pokarm, a czym jest mleko? Duchowe mleko to są rzeczy teoretyczne. Pokarm stały, tak, to jest służba w Królestwie. To nie są głębie duchowe. Gdzie mamy pokazana, jaka jest różnica między, co to znaczy pokarm w ogóle stały. Tak? Kiedy Jezus siedzi w Samarii przy studni i ma tą akcję z Samarytanką tam i potem przychodzą uczniowie i mówią, Panie, czy Ty coś jadłeś? I Jezus mówi, Wy nie wiecie, tak, jaki ja mam pokarm. I teraz moim pokarmem, to jest ciekawy tekst, moim pokarmem jest pełnić wolę Ojca. A więc co to znaczy stały pokarm? To jest służba. A mleko to jest teoria. Nie ma czegoś takiego, że ludzie mówią, ale w tym kościele to oni tam mięso podają. Wie, jakie tam mięso podają, co to jest człowieku? Rzeźnia? Nie ma czegoś takiego, jak przekazywanie rzeczy na pułapie, że to jest mleko albo mięso. To, co się przekazuje, to jest wszystko mleko. Mleko to jest teoria. Teoria. Teoria, pokarm stały to praktyka, to się nie tak mierzy, nie tą miarą pod tytułem, że coś jest lekkostrawne, a coś jest ciężkostrawne. To nie tą miarą mierzymy w ogóle to zagadnienie. Widzimy, że pokarm stały, bo Jezus tutaj występuje jako dorosły, jako dorosła duchowo postać, prawda? On mówi, moim pokarmem jest spełnić wolę Ojca. Więc tutaj Paweł do nich mówi, poiłem was mlekiem, nie stałym pokarmem, bo jeszcze go przyjąć nie mogliście i teraz jeszcze nie możecie. Czyli Paweł pokazuje im, wtedy nie mogliście go przyjąć, bo wtedy byliście w takim stanie, że was budowałem. Ale że teraz go nie możecie przyjąć, to już jest błąd w sztuce lekarskiej, bo wy już powinniście być w miejscu przyjmowania stałego pokarmu, czyli wpływu, czyli służby. A nie jesteście. Teraz dlaczego? Jeszcze bowiem cieleśni jesteście, bo skoro między wami jest zazdrość i kłótnia, to czyż cieleśni nie jesteście i czyż na sposób ludzki nie postępujecie? A więc co Paweł nazywa cielesnością u tych ludzi? Zobaczcie, to jest ciekawa historia. On na przykład nazywa cielesnością u nich zazdrość i kłótnię. Wow. Czy on nie mówi o tym, co oni wiedzą? A pamiętajmy, Kościół w Koryncie był najbardziej manifestującym Ducha Świętego Kościołem. Tak? Czyli w tym Kościele było najwięcej manifestacji darów duchowych, w tym Kościele było najwięcej wizji, najwięcej objawień, najwięcej wizytacji anielskich, najwięcej, najsilniej. A Paweł mówi, do nich cieleśni jesteście. No przepraszam bardzo. I chcę zauważyć, żebyście zobaczyli, że oni jako jedyni są nazwani cielesnymi ze wszystkich kościołów. Paweł nie mówi do żadnego innego kościoła, że są cieleśni. A więc tu jest ciekawe zagadnienie, na które my musimy spojrzeć, jaką Duch Święty daje nam informację na temat cielesności, czym cielesność jest, a czym jest duchowość. I tutaj z tych kilku już wersetów wynika, że duchowość, tak, to jest praktykowanie prawdy. A cielesność to jest teoretyczne posiadanie prawdy. Kto to jest cielesny chrześcijanin? Czy cielesny chrześcijanin to jest ten, który nie ma żadnych manifestacji w swoim życiu? Nie. On ma wszystko. Tylko to wszystko pozostaje w sferze teorii. A wiecie, co to jest sfera teorii? Sfera teorii to jest coś takiego, co ty, bo to nie jest tylko to, że ty coś wiesz. Ty możesz coś przeżywać w sferze teorii. Przeżywanie w sferze teorii polega na tym, że ty doświadczasz różnych duchowych rzeczy, tylko nijak to się ma do życia twego. A więc co ciekawe, cielesny chrześcijanin, tak, może prorokować, mówić innymi językami,
Tak? Rozumiecie, o czym ja mówię? Może przeżywać wizje, mieć potężne objawienia, tak? Tylko że w żaden sposób nie jest w stanie zastosować tego do swojego życia. W żaden sposób to coś nie będzie szerzyło królestwa. W żaden sposób. W żaden sposób. Jeszcze bowiem cieleśni jesteście, bo skoro między wami jest zazdrość i kłótnia, to czyż cieleśni nie jesteście i czy na sposób ludzki nie postępujecie? Czyli cielesność to jest postępowanie na sposób ludzki, a nie na sposób Boży. A więc jakakolwiek formuła, tak, byle ludzka, to jest cielesność. Na sposób ludzki. Czym to się tutaj objawia? Zazdrość i kłótnia na przykład. Oni się kłócą między sobą. A o co się oni kłócą? O duchowe rzeczy. Przecież za chwilę widać, o co się oni kłócą. Albowiem jeśli jeden mówi, ja jestem Pawłowy, a drugi ja Apollosowy, to czyś cieleśni nie jesteście? Zobaczcie. Oni mówią, Paweł mówi do nich, wy się kłócicie o duchowość, o wyższość nauki Apollosa, prawda? Na przykład nad nauką Pawła. Na przykład. Czyli o duchowe rzeczy. Chrześcijanie myślą, że spieranie się o duchowe rzeczy jest duchowe. Ale to jest cielesne, okazuje się. To jest ludzkie. Zazdrość, tak? Czyli przyglądanie się sobie nawzajem, tak? Jako osobom, które mają od Ciebie więcej. Czego? Duchowości. Zobaczcie, skąd w Kościele cały system manifestacji odrzucenia. Przecież ludzie robią różne rzeczy, zachowują się w różnoraki sposób, żeby zwracać na siebie uwagę. Nazywają to duchowością. Rozumiecie? A to nie jest duchowość. Z drugiej strony, tak, wielu ludzi na przykład, wielu ludzi przekombinowało na przykład na tym pułapie, bo w ogóle przestali przejść do przodu i chcieć być z przodu. I są takie całe nurty nauczań, które cały czas cię spychają do tyłu, mówi to, i nazywają to pokorą. Ale to też jest, to jest bzdura. Tutaj chodzi o to, żeby być z przodu, tak? W ogóle wiecie, o co chodzi? Wiecie, że chodzi o to, żeby być z przodu? Chodzi o to, żeby być z przodu. Tylko chodzi o to, tak, żeby to cię nie kręciło. Ale w ogóle chodzi, żeby być z przodu. Bo jesteś głową, a nie ogonem. Głowa jest z przodu. My powinniśmy mieć parcie na to, żeby być z przodu. My powinniśmy mieć parcie na to, tak, żeby po prostu wszystkie oczy na nas były skupione. Tylko chodzi o to, że to nas nie może kręcić. Bo jak to nas kręci, to znaczy, że cieleśni jesteśmy. Rozumiecie? To są bardzo specyficzne rzeczy. Ale Paweł właśnie takie sprawy porusza w Koryncie. On takich rzeczy zaczyna dotykać. Bo któż to jest Apollos, albo któż to jest Paweł? Słudzy, dzięki którym uwierzyliście, a których każdy dokonał tyle, ile dał mu Pan. I tutaj Paweł pokazuje, że co to jest, że ty uznajesz, że twoja duchowość, ona może być większa niż czyjaś duchowość? Albo w ogóle jakim prawem porównujesz duchowości? Skąd pomysł porównania nauki Apollosa do nauki Pawła? Skąd pomysł? Ostatnio się dowiedziałem, że jedna taka osoba, ona była ta osoba do nas przyjeżdżała kiedyś do kościoła, teraz już nie przyjeżdża. Ona przeczytała w jakiejś książce, że to w ogóle to nie jest tak, że wszyscy narodzeni z Bożego Ducha do nieba pójdą. Że ja tutaj się mylę w tych kwestiach, no, w tym momencie. I ona przeczytała w książce. Ja tak sobie usiadłem dzisiaj, tak sobie pomyślałem. Czemuż ta osoba zacna, tak? Uważa, że człowiek, który napisał tą książkę, tak? W ogóle wie więcej niż ja. Takie pytanie sobie zadałem, nie? I to jest takie pytanie filozoficzne. Dlaczego my uważamy, tak, że w ogóle ten autor, czy ten nurt nauczaniowy, tak? A pamiętajmy, że jeśli nie mamy dowodów na coś konkretnych, tak? To my musimy coś subiektywnie uwolnić w tym momencie. Dlaczego my uważamy, że ta nauka, ona jest lepsza albo gorsza? Skoro nie mamy żadnych dowodów na patologię. Jak masz dowód na patologię, to ty sądzisz sprawiedliwie i jest okej, to jest wszystko w porządku. I masz prawo i powinieneś sądzić sprawiedliwie.
Ale sobie nie mamy, tak? To skąd ja? Ja na przykład milczę. Wiecie, o co chodzi? Ja to się nauczyłem bardzo prostej rzeczy. Ja, jeżeli mam dwa źródła jakieś, tak? To pierwsze rzeczy, które nie robię, ja sobie milczę. Nie porównuję dwóch źródeł. Dlaczego? Bo Paweł mówi, ja zasadziłem, Apollos podlał, a wzrost dał Bóg. Czyli w ogóle obydwaj gramy do jednej bramki. Tak? Wszyscy gramy do jednej bramki, w ogóle wiesz. Jakim prawem dokonujecie porównań? Paweł pokazuje, czym jest cielesność w ogóle. Że w cielesności funkcjonuje zazdrość, że w cielesności funkcjonuje porównywanie się. Na czym bazuje, przyjaciele, cały system odrzucenia? Na cielesności. Cielesność to jest przeciwna duchowości. I tu nie chodzi w ogóle o sferę, tylko chodzi o przeżywalność. Przecież duchowi nie zależy, żeby być widzialnym, bo jaki on jest? Niewidzialny. No kurczę, natura ducha jest niewidzialna. To jakby Bóg uważał, że duch ma być widzialny, to jest bardzo proste, tak? To by duch był widzialny, to byśmy duchy widzieli. Gdyby ducha człowieka byśmy widzieli, taka aura by była jakaś wokół nas. Zielona, czerwona, żółta. Wiesz, to jest duch na przykład widoczny. To było bardzo widoczne dla każdego, tak? Ale tak nie jest. Duch jest niewidoczny, ciało jest widoczne. Jeżeli coś chce, żeby było na tym skupienie, tak, jakieś, to jest ciało. Pamiętaj, każda forma, która w tobie zaiskrzy, tak, negatywna lub pozytywna, w kwestii skupienia się na tobie, tak, jest to cielesność. Więcej, jeżeli ty zwracasz uwagę, tak, na przykład na różne rzeczy na zasadach porównywania, tak, to jest cielesność wszystko. To jest w ogóle cielesność. To są cielesne rzeczy. Ja zasadziłem, Apollos podlał, wzrost dał Bóg. A zatem ani ten, kto sadzi, jest czymś, ani ten, co podlewa, lecz Bóg, który daje wzrost. No Paweł im wyjaśnia te podstawowe rzeczy, które w ogóle to jest mleko. Te mleczne rzeczy. My dawno powinniście te rzeczy wiedzieć, ludzie. Bo ten, kto sadzi, ten, kto podlewa, jedno mają zadanie, a każdy własną zapłatę odbierze według swojej pracy. Ciekawa rzecz, ciekawe objawienie Paweł pokazuje, że my musimy, tak jak powiedziałem na ostatnim spotkaniu z listem do Koryntian, że my musimy wyciągać te właśnie objawienia Pawłowe z tego listu, bo to są, on tam dokonuje tej korekty, tego obcięcia, tej bryły duchowej, tak, korykuje to wszystko, ale on tutaj wrzuca ciekawe objawienia, na przykład wrzuca objawienie, że każdy własną zapłatę odbierze według swojej pracy. Czyli to jest taka fajna sprawa, że my w ogóle odpowiadamy przed Bogiem tylko i wyłącznie za to, tylko i wyłącznie za to, co włożył nam Bóg, tak, do naszego ducha i koniec. I za nic więcej nie odpowiadamy. Za nic. I jeżeli ty masz włożoną jedną perłę, to jesteś odpowiedzialny za to, żeby pracować z jedną perłą. A jak ty masz cztery perły, to ty jesteś odpowiedzialny za pracę z czterema perłami. I guzik cię obchodzi, że ktoś ma 100 pereł. A wiesz dlaczego? Bo ty masz jedną perłę. I ty masz na tej perle pracować przez całe życie. I rozwij, i masz możliwość rozwinięcia, tak, tej rzeczy do takiego stadium, że to poruszy świat. Ta jedna rzecz w tobie, jeżeli będziesz z nią współpracował, ten jeden talent, ten jeden dar, to jedno objawienie, rozumiesz, o co chodzi? To coś poruszy ziemię, to coś. To ma taki potencjał w sobie. Ja na przykład nieraz mówię, ja się w ogóle nie biorę za pewne rzeczy, w ogóle, mnie w ogóle nie interesują. Przy mnie mogą ludzie robić różne sprawy, mnie to w ogóle nie interesuje, wiesz, ja mam taki stosunek, żaden stosunek do tego. Ani mnie to nie ziębi, ani mnie to nie grzeje, wiecie dlaczego? Bo to nie moje. Ja mam coś takiego, ja jestem bardzo skoncentrowany w życiu. Bardziej sobie koncentruję się na czymś, się koncentruję, a resztę wycinam. Wycinam resztę, w ogóle to trochę jak koń, nie? Trasa mnie interesuje, tak? Idę sobie tą trasą, się tak bujam na tej trasie. Paweł pokazuje, to jest niesamowite, że każdy własną zapłatę odbierze według swojej pracy. Więc my tutaj widzimy, że to Bóg będzie w cudzysłowie jakby honorował nas tylko za to, co się w ogóle, co On sam w nas stworzył, co podał. Tak? Dlatego jesteśmy odpowiedzialni za realizację swoich objawień. Kiedyś Agata to dobrze nazwała, powiedziała o tym, jesteś liderem swojego objawienia i tylko i wyłącznie.
Ty nie jesteś w ogóle liderem czyjegoś objawienia. Ale ty będziesz rozliczony, w cudzysłowie, czyli ty otrzymasz nagrodę lub nie otrzymasz, lub też jakąś, albo też inną, tak? Bo też te nagrody są bardzo różne i różny jest potencjał tego, tak? Na podstawie współpracy z darem, który masz, współpracy z objawieniem, które masz, współpracy z talentami, które posiadasz, jest niczym więcej. Z niczym więcej. I nieważne, co wszyscy wokół mówią i co oni sobie tam myślą, wiesz, to Ciebie nie, w ogóle nie powinno interesować. Albowiem współpracownikami Bożymi jesteśmy, w rolą Bożą, budowlą Bożą jesteście. Czyli Paweł pokazuje, że my tylko mamy współpracować z tym, co już jest dane. Ty tylko to robimy. I to powoduje, jakby to czyni z nas samofunkcjonujący produkt, że my będziemy sami rośli przez to. Będziesz rósł. Czasami ludzie pytają, co mam robić, żebym rósł. Ja mówię, współpracuj z objawieniem, które masz. I nic więcej. Teraz zacznij współpracować z objawieniem, które masz. Tylko z tym współpracuj. Ale to jest takie małe. Nieważne, jakie to jest. Nie mierz tych rzeczy, bo zobacz, oni mierzyli. Oni na przykład brali naukę Apollosa i mówili, nauka Apollosa jest mniejsza niż nauka Pawła. Więc my nie będziemy współpracowali z nauką Apollosa, prawda? Będziemy współpracowali z nauką... Czyli... I to już było cielesne, to porównanie tego zjawiska, to cielesne było. Ale nie wolno ci tego zrobić. Nie wolno. Z tych rzeczy i Pawła, i Apollosa wybierz coś, co rezonuje z objawieniem, które posiadasz i zacznij współpracować sobie z tym zjawiskiem. A resztę zostaw. Bo to nie twoje jest reszta. Rozumiesz? To nie twoje. W ogóle nie po co ci to wszystko. Jak ty tam nic nie masz w związku z tym. Ani krzty pragnienia. Ale idziemy dalej. Według łaski Bożej, która jest mi dana, jako mądry budowniczy założyłem fundament, a inny na nim buduje. I tutaj Paweł pokazuje jakby główne posłannictwo apostolstwa, założenie fundamentu. Nie? Mówi, ja założyłem fundament, a inny na nim buduje. Każdy zaś niech baczy, jak na nim buduje. I tutaj widzimy ten bardzo silne objawienie przychodzi na temat tego, co się będzie działo na sądzie Bożym. Na sądzie Chrystusowym, sądzie dla wierzących. Albowiem fundamentu innego nikt nie może założyć, oprócz tego, który jest założony, a którym jest Jezus Chrystus. A czy ktoś na tym fundamencie wznosi budowę ze złota, srebra, drogich kamieni, z drzewa, siana, słomy, to wyjdzie na jaw w jego dziele w dzień sądu. Dzień sądu bowiem to pokaże, gdyż w ogniu się objawi. A jakie jest dzieło każdego, wypróbuje ogień. Jeżeli czyjeś dzieło zbudowane na tym fundamencie się ostoi, ten zapłatę odbierze. Jeżeli czyjeś dzieło spłonie, ten szkodę poniesie, lecz on sam zbawiony będzie, tak jednak jak przez ogień. Paweł pokazuje, tutaj są teologiczne wykładnie nagród. Tutaj widzimy to objawienie na temat nagród, tak? Nagrodę dostanie. Prawda? Są nagrody w ogóle. I Paweł też pokazuje, że to, co jest budowane na fundamencie Chrystusowym, czyli tutaj jest pokazana zarówno, tutaj jest pokazany zarówno temat wspólnotowy, ale przede wszystkim Paweł się odnosi do indywidualnego budowania każdego człowieka na Chrystusie, który w nim zamieszkał. To jest indywidualne budowanie, że my zostaniemy nagrodzeni, czy raczej rozliczeni, wedle tego, co my zbudujemy, z jakiego my materiału zbudujemy. I tutaj Paweł też pokazuje, że tego materiału jest bardzo dużo, to jest różnoraki materiał. Tutaj widać, że jest złoto, srebro, drogie kamienie, drzewo, siano, słoma, tak? Te wszystkie, wiecie, że te wszystkie rzeczy, one mają pewien sens. Wiecie, że w ogóle każda z tych rzeczy, ona jest wartościowa na swój sposób, ale niezmiernie się różni. I tutaj jest też fajna sprawa, bo zobaczcie, tutaj nie ma mowy o tym, że ktoś się nie zbuduje. To objawienie nam pokazuje, że każdy chrześcijanin jakoś się buduje. Jakoś się buduje. Nie ma takiego chrześcijanina, który się nie buduje. Tylko, że
czy chcesz, czy nie chcesz, budował się będziesz. Bo kiedy narodziłeś się z Bożego Ducha, to już się zaczęła formuła budowy u ciebie. Czyli ty się musisz budować. Jesteś skazany na to, żeby się budować. Że nie istnieją chrześcijanie niebudujący się. Czyli nawet chrześcijanin, który grzeszy, który gdzieś tam chodzi w dziwne miejsca życiowe, nie chodzi do kościoła, nie ma go w służbie, to on się z czegoś buduje, bo proces się rozpoczął. Rozumiecie? Proces się rozpoczął. To tak jak urodziliśmy się tutaj na ziemi, urodziliśmy się fizycznie i jemy. Wszyscy muszą jeść. Człowiek jest tak skonstruowany, musi jeść. Trochę może nie jeść, a potem znowu musi jeść. Ale teraz to, co je, taki jest. To, co je, taki jest. Jeżeli przez długie lata przyjrzyjmy się różnym narodom, tak? Czy to wystarczy przyjrzeć się różnym narodom? Są jacyś Eskimosi, tak? Żerą kupę tłuszczu. I oni tacy są. Po prostu jeszcze nie widziałem chudego Eskimosa. Ludzie, którzy... spójrz na Włochów, no nie? W ogóle to ludzie, tak naprawdę ludzie przez lata, to ich nawet wygląd jest związany z tym, co oni jedzą, w jakich oni warunkach żyją, jakie oni spożywają w ogóle rzeczy. Tak to wygląda. Dlatego się mówi tyle o diecie, bo w ogóle tym jesteś, co jesz tak naprawdę. I tutaj jest dokładnie to samo, z jakiego materiału budujesz. Jeżeli ktoś buduje na przykład z siana, tak? Czy siano jest dobre? No jest siano dobre, tylko porównajmy dobroć siana, prawda? Czyli wartość siana. Ile kosztuje kilo siana, a ile kosztuje kilo złota, tak? A ile kosztuje kilogram diamentów w tym wszystkim? A ile kosztuje kilogram desek? Jest jakaś różnica w tych rzeczach. Każda z tych rzeczy dotyczy czego innego. Tutaj już nie ma potrzeby, żebyśmy teraz analogię, bo to są bardzo dobre analogie do tego wszystkiego porobione, nie? Ale generalnie Paweł zwraca tutaj uwagę na to, że my mamy odpowiedzialność. My mamy odpowiedzialność. A co ciekawe, skoro masz odpowiedzialność za to, z czego będziesz budował w swoim życiu, to znaczy, że masz dostęp do tego. Bo to jest bardzo ważne, że Paweł wskazuje, mówi, że to... Bo wiesz, Bóg jest sprawiedliwy. To nie ma czegoś takiego, że ktoś kiedyś stanie przed Bogiem i na przykład powie: Boże, bo ja nie miałem dostępu do zdrowej nauki. To jest nieprawda, że nie miały dostępu do zdrowej nauki. Wiecie w ogóle, że człowiek, który szuka, ten zawsze znajdzie. Człowiek, który szuka, ten znajdzie. Jeżeli nie masz dostępu do zdrowej nauki, to odpowiedź jest jasna: nie szukasz. Bo gdybyś szukał, to byś znalazł. I ty możesz mieszkać, proszę ciebie, na zapyziałym miejscu, rozumiesz, o co chodzi, ale kiedy ty będziesz szukał, Bóg tam pośle, tak, swoją prawdę. Bóg pośle swoją prawdę. Ty możesz, człowieku, siedzieć w głębinach ziemi, a Bóg tam pośle prawdę swoją, bo ty szukasz prawdy. Niektórzy to w ogóle myślą, że Bóg jest niesprawiedliwy. Człowieku, ty możesz być na końcu świata, w miejscu, gdzie nie ma nic. Jeśli szukasz, to znajdziesz. Jeśli szukasz, to znajdziesz. Jeżeli, wiecie, ja przyglądam się czasami na pewne rzeczy. Na przykład jest film Skazanie na Szoszek. Albo na przykład jest film Gdzie dokąd nogi poniosą. To są na faktach filmy. Jak je oglądaliście, to wiecie, o czym są ludzie, którzy mieli pewną determinację. Determinację, tak? I oni osiągnęli swój cel. Oni mieli determinację. Facet w tym filmie Dokąd nogi poniosą, on przyszedł na piechotę, tak? Z Syberii. Do Niemiec. Przez wszystkie kraje, człowieku, szedł i modlił się. Ojcze nasz, Ty powiedziałeś, że dasz nam chleba powszedniego. Ja teraz żądam tego chleba powszedniego. A tam biało, bo tam rzekł śnieg, nic więcej, jeden wielki lodowiec. On mówi: ja żądam chleba powszedniego, bo Ty powiedziałeś, tak? Miał ostatnią kulę po prostu w pistolecie. Raptem foka się pojawiła. Zastrzelił to fokę, zżarł to fokę, człowiek. Wiecie, ja, skoro ja czytam takie teksty w Biblii, to dla mnie jest to bardzo jasna rzecz, że o ile Bóg, sprawiedliwy Bóg, On mówi: ja będę rozliczał, ok?
ja będę rozliczał, czyli ja, że przyjdzie czas, że ja będę rozliczał was, dzieci moje. A więc nie ma czegoś takiego, że ktoś ma wymówkę w tym temacie, bo wymówka w tym temacie to jest w ogóle arogancja na poznanie. Nie ma nic gorszego niż arogancja na poznanie. To jest arogancja. Powiedzieć, ja nie miałem światła. Nie miałeś światła, bo nie chciałeś światła. Ludzie, ja siedziałem w sztumie w więzieniu, jak ja się nawróciłem do Jezusa i mówię do Boga, jakkolwiek rozumiałem mówienie do Boga w tamtym czasie, że ja potrzebuję, tak, wiedzieć. Ja muszę wiedzieć. Ok? Chodziło mi o to, że ja potrzebuję mieć źródła różne. Ja poszedłem do biblioteki więziennej w sztumie i pytam się tego bibliotekarza, mówię, słuchaj, czy ty masz tutaj jakieś książki o Bogu? A on do mnie mówi, mam. Ja mówię, ale to możesz mi jakąś, ja powiedziałem, tak rozumiem, jakąś mi możesz wypożyczyć? A on mówi, ale to chodź ze mną tutaj. I on mnie wprowadził w taki regał cały. Ale posłuchaj, co ja tam znalazłem. Ja tam wszedłem, ja zacząłem wyciągać książki. Nie mam bladego pojęcia o tym, zaznaczam w tym czasie. Jestem dopiero świeżo nawrócony. Wyciągam pierwszą książkę, tak? Czytam za cenę krwi. Wyciągam następną, jakiś autor, jakiś John Austin. Wyciągam następną, jakiś Kenneth Hagin. Takie książki w sztumie, w więzieniu. Ja takie książki nosiłem z rodzicami. Rozumiecie, o czym mówię? Ja nie miałem pojęcia. Ale wiecie, co było ze mną? Szukałem. Nie wiedziałem, nie miałem koncepcji. Ja nie posiadałem koncepcji. Posiadałem tylko prawdę w sobie i bez niczego zapragnąłem prawdy więcej. I tutaj Paweł mówi, czyż nie wiecie, że świątynią Bożą jesteście, że Duch Boży mieszka w was? Czyli czy wy sobie nie zdajecie sprawy, jaki wy potencjał posiadacie w sobie? Wiecie, te wersety są często w ogóle źle interpretowane. Bo dalej jest napisane, jeśli kto niszczy świątynię Bożą, tego zniszczy Bóg, albowiem świątynia Boża jest święta, a wy nią jesteście. Biorą ludzie te wersety, religijni ludzie, i mówią, w jaki sposób podchodzą do kogoś, kto pali papierosy i mówią, czy nie wiesz, że świątynią Bożą jesteś, będziesz palił, to cię Bóg zniszczy. Bóg cię zniszczy. Takie rzeczy ludzie opowiadają. Rozumiecie? Ja kiedyś powiedziałem mojej żonie, mówię, uważam, na początku jak nasz prezydent tutaj przejmował rządy w naszym kraju, mówię, uważam, żeby było świetną rzeczą, gdyby w naszym kraju zostało wydane takie prawo, że każdy obywatel Rzeczpospolitej Polskiej powinien się przebadać psychiatrycznie. Raz w życiu. Uważam, to było bardzo słuszne. Normalnie, tak jak się na szczepionkę idzie, tak jakby konsultacja psychiatryczna. Elektroencefalogram mózgu, że ciebie wszystko, wiesz, no normalnie, wiesz, na koszt państwa. Było bardzo fajnie, nie? I każdy by miał, tak jak masz szczepionkę, no to wiesz, na przykład by podejrzenie dwubiegunówki. Rozumiesz, ludzie by... Jest szaleństwo w ludziach, jest szaleństwo wśród nauczających. Tacy ludzie mówią, że ty palisz papierosy, Bóg cię zabije. Tak? Czy coś w tym rodzaju. Natomiast Paweł tutaj pokazuje bardzo ważną kwestię. Czyż nie wiecie, że świątynią Bożą jesteście? Czyli czy wy nie wiecie, że wy macie dostęp do materiału budowlanego, którym możecie budować samych siebie, aby w przyszłości nagrody zyskać? Czy wy nie wiecie tego? On pyta i w ogóle... To są te pytania też do Koryntian, tam mówi, ludzie, czy wy nie wiecie, że posiadacie Ducha Świętego i że wy możecie na bieżąco, tak, odnajdować materiał duchowy, który pozwoli, abyście byli duchowymi? On im to tłumaczy, ten święty Paweł. I tutaj, jeśli ktoś niszczy świątynię Bożą, tego zniszczy Bóg. I to stwierdzenie, to jest ciekawe stwierdzenie, bo te słowo zniszczy Bóg, ono odnosi się do tego, co było napisane wcześniej, bo w ogóle, kiedy czytasz Biblię, to pamiętajcie, żeby zawsze przyglądać się, jak coś czytasz i nie rozumiesz czegoś w danym momencie, to cofnij się kilka wersetów do tyłu.
do, co ty przed chwilą czytałeś, dlaczego to jest napisane tu. Nie, bo wiesz, my mamy tendencję, protestancka tendencja to jest tendencja wzięcia elementu i zostania na nim. Nie wolno. Biblię czytamy w tak zwanym kontekście, czyli cofamy się wcześniej. O czym ten Paweł mówi? Paweł mówi o tych nagrodach, które w niebie mają być dawane. On za chwilę mówi, że my mamy dostęp do informacji o dobrym materiale i mówi, ale jeżeli wy nie sięgniecie po ten dobry materiał, to wy tych nagród nie uzyskacie. To będzie niszczące w waszym życiu. Bo pójdziesz do nieba, tak? I miałeś zbudowane życie ze słomy, ok? I teraz będzie ogień, jakkolwiek go pojmujemy, czyli jakieś Boże Słowo, Boża informacja krytyczna, jakby krytyk, tak? Bo tam Bóg staje jako krytyk zagadnienia, sprawiedliwy sąd, tak? I w tym momencie to się spali, a więc będziesz miał zniszczone, tak? Zniszczoną przestrzeń nagrody, ty nie dostaniesz nagrody. Czyli jakby jakieś zniszczenie, zubożenie do życia twojego przyjdzie, o tym Paweł tutaj mówi. Niech nikt samego ciebie nie oszukuje. Jeśli komuś z was się wydaje, że jest na tym świecie mądry, niech się stanie głupim, aby stać się mądrym. Paweł mówi, te rzeczy, które ja do was mówię, one nie podlegają rozumowej analizie. Bo jeżeli w ogóle się uważacie za duchowych, to bardzo proszę na duchowy sposób rzeczy rozpoznawać. Zresztą o tym mówi rozdział wcześniej, że do duchowych rzeczy przykładamy duchową miarę i my tylko duchowe rzeczy rozeznamy poprzez przyłożenie duchowej miary. A więc Paweł od razu im tutaj pokazuje, nie próbujcie tych rzeczy przeanalizować, mądrusie. Bo jak wy przeanalizujecie, to wy i tak z tego nic nie wyjmiecie. Ale przyłóżcie duchową miarę i zrozumcie tą rzecz. Stańcie się głupi, czyli uznajcie, że to, co do was mówię w tej chwili, jest objawieniem. Wiecie, na czym polega stanie się głupim? Że jeżeli przychodzi objawienie, to przyjmujesz objawienie jako objawienie. Tak jak dzisiaj ten facet właśnie podszedł do nas do samochodu, ten z tego zarządu ruchu drogowego, czy jak on się tam nazywa, ja nie wiem. On tam podszedł i po prostu powiedział coś do Agaty. I moja, ja widziałem, nie wiem, to Bóg. To był Bóg, to do mnie jest ta rzecz. Ja przykładam duchową miarę do tego. Jeżeli ja rozumowo to rozsądzę, to ja będę miał tysiąc, w cudzysłowie, tysiąc jakby odpowiedzi, dlaczego ta sytuacja nastąpiła i tak dalej, nie? To na tym polega stawanie się głupim, tak? Na tym polega. Albowiem mądrość tego świata jest u Boga głupstwem, ale niczym ona jest. Napisano bowiem, on chwyta mądrych w ich własnej chytrości. I znowu Pan zna myśli mędrców, że są marne. A zatem niechaj nikt z ludzi się nie chlubi. Wszystko bowiem jest wasze. I tutaj Paweł, jakby pokazując im te rzeczy, teraz sprowadza ich z powrotem do takiego miejsca, żeby oni zrobili analizę, czy oni są cieleśni, czy oni są duchowi i w jakim miejscu w ogóle są. Mówi, zatem niech nikt z was, nikt z ludzi się nie chlubi. Wszystko bowiem jest wasze. Zobaczcie, co mówi. Czy Paweł, czy Apollos, czy Kefas, czy świat, czy życie, czy śmierć, czy teraźniejszość, czy przyszłość, wszystko jest wasze. Wyście zaś Chrystusowi, a Chrystus Boży. A więc Paweł mówi do nich tak, ludzie, duchowość polega na tym, że wszystko to, co jest w was i wokół was, jest do użytku waszego. To służy wam. Rozpoznajcie to, że to wam służy. To wam służy. Musicie mieć to zrozumienie, że to wam służy. On to mówi Koryntianom. To jest w ogóle też poselstwo do ludzi dzisiaj, do Kościoła dzisiaj. Rozpoznaj, że wszystko jest twoje. Wszystko jest twoje. Czy sukces? Czy porażka? Czy Bóg? Czy diabeł? Przestań stawać w miejscu, gdzie ty jesteś używany przez te siły zewnętrzne. Nie mów, że jesteś używany przez Boga, czy też opresjonowany przez diabła. Nie stawaj w takim miejscu, rozumiesz, które gdzieś jest miejscem zewnętrznym. Uznaj, że wszystko jest dla ciebie. Wszystko jest dla ciebie. Wiecie, gdyby oni w tym Koryncie uznali, że wszystko jest dla nich, między nimi by nie było żadnych niesnasek. Oni by zrozumieli, że sami dla siebie są. Czy ty wiesz, że na przykład jeżeli ty uznasz,
że jakiś brat czy siostra są dla Ciebie, czy że są Twoi. Że uznasz na przykład, że ktoś w Kościele jest Twój, to Ty się nigdy nie będziesz z tym człowiekiem kłócił. Uznasz, że on jest mój, bo to jest tak, jakbyś sam siebie bił w oko. Teraz stajesz naprzeciwko brata Twojego czy siostry Twojej i ty uprawiasz z nim kłótnię, uprawiasz z nim rozmowę. Ja mówię, w ten sam sposób możesz iść, przypalić sobie w oko na przykład. Dlaczego tego nie zrobić? Uznaj, że on jest Twój. Brat Rysio jest mój. Na przykład. No to w ogóle teraz wiesz. A więc kiedy mam kontakt z bratem Rysiem, tak, to ja wykonuję dbałość o własne ciało. Dbając o Rysia, dbam o siebie. To w dobrze pojętym interesie leży. Jakież to proste dla mnie jest. A więc Rysio nie jest dla mnie zagrożeniem. Nie muszę się przed nim bronić. Nie muszę przed nim uciekać. Nie muszę się z nim wykłócać. Uznaję bardzo prostą rzecz. Rysio jest mój, a ja Rysia. Wiesz, o co chodzi? Jesteśmy jak po prostu Bolek i Rolek. Tak niechaj każdy myśli o nas jako o sługach Chrystusowych, zaczyna Paweł 4 rozdział i o szafarzach tajemnic Bożych. Zobaczcie. Paweł, tak niech każdy myśli o nas jako... A jak ja mogę wpłynąć na to, jak kto mnie myśli? Co to za w ogóle za tekst? Przecież zobacz, jak to się w ogóle... Jak to jest napisane. Tak niechaj każdy myśli o nas jako o sługach Chrystusowych. A jak ja mam to zrobić, żeby ktoś o mnie tak myślał? Jak ja mam wpływ? No mam wpływ. Okazuje się, że mam wpływ taki, że poprzez to, co ktoś u mnie widzi, to tak o mnie myśli. Tak jak ktoś mnie widzi, tak ktoś o mnie myśli. A więc ja mam wpływ. Zobaczcie, co Paweł pokazuje. To jest kolejne ciekawe objawienie. Że Paweł pokazuje, że mamy wpływ na myśli ludzi. Że my możemy wpływać na myśli ludzi. Wiecie, że to jest możliwe? Wpływanie na myśli ludzi. Bo tak jak siebie przedstawimy ludziom, tak ludzie będą myśleć o nas. A od szafarzy tego właśnie się wymaga, żeby każdy okazał się wierny. Czyli Paweł pokazuje, że chce, abyście robili w swoim życiu takie ruchy, aby wszyscy wokół myśleli o was jako o sługach Chrystusowych i o szafarzach tajemnic Bożych. Czyli żeby wszyscy wokół widzieli w was, tak, mądrość Chrystusową. Mądrość Chrystusową. Niech was to widzą. Wtedy będziecie kreować ich myśli. A od szafarzy się tego właśnie wymaga, żeby każdy okazał się wierny. Czemu wierny? I znowu wracamy do tyłu rzeczą, o którym wam mówiłem wcześniej, Paweł. Lecz co się mnie tyczy. I tutaj, bo pamiętacie, list do Koryntian jest listem. Jest pewnego rodzaju odpowiedzią na różne pytania. Bo pamiętajmy, że Paweł w liście do Koryntian odpowiada na pytania, które były ustnie zadawane. Kto zadawał te pytania Pawłowi? Domownicy Chloi. Więc oni pytali, a Paweł spisywał odpowiedzi. Więc to jest takie bardzo luźne i tutaj pewne rzeczy, one często nie będą miały ze sobą bezpośredniego związku. I tutaj Paweł mówi, że co się mnie tyczy, nie ma najmniejszego znaczenia, czy wy mnie sądzić będziecie, czy jakiś inny sąd ludzki, bo nawet ja sam siebie nie sądzę. Czyli okazuje się, że ci domownicy Chloi Pawłowi muszą mówić, prawda? Pawle, tam jest taka frakcja w tym kościele w Koryncie, która ciebie tam osądza. I oni się nie zgadzają z różnymi twoimi naukami, tak? I teraz Paweł odpowiada na przykład na to pytanie. Co się mnie tyczy, czyli co dotyczy mnie w tym zagadnieniu, to w ogóle nie ma dla mnie żadnego znaczenia, czy ktoś mnie sądzi. To jest w ogóle taka fajna... Zobaczcie, tutaj widzimy taki fragment przerobionego charakteru Pawłowego. Tutaj jest właśnie fragment przerobionego charakteru. Do jakiego stopnia Paweł uświęcił się, że go nie obchodziło, tak, czy ktoś go sądził. To jest mistrzostwo świata. Wiecie, że można dojść do takiego miejsca i to wcale nie będzie pycha żadna. To mówię, może nie zależeć, czy ktoś cię osądzi. W ogóle nie zależeć. Choć, wiecie, ja dzisiaj wielokrotnie słyszałem od ludzi, mi nie zależy, czy ktoś mnie osądzi. To nie do końca jest tak, bo ja słyszę, że ty się bronisz. Nie? Ja na przykład jak słyszę w kościele, że ludzie w rozmowach bronią się jeden przed drugim. Bronią się. Tak? To znaczy, że to jest nieprawda, że on im nie zależy.
Każdy człowiek, który się broni, każdy człowiek, który się broni, tak? To jest człowiek, w którego życiu funkcjonuje odrzucenie. Zawsze tak. Jeżeli bronisz swojej racji, rozumiesz? To jest bardzo ciekawa rzecz, co teraz wam mówię. Jeżeli bronisz swojej racji, to masz do czynienia z odrzuceniem w swoim życiu. Wiesz dlaczego bronisz racji? Bo się boisz. Broni się tylko ten, kto się boi. Po prostu. Broni się ten, kto się boi. Dlatego te teksty jezusowe, nadstaw drugi policzek. Wiesz co to znaczy nadstaw drugi policzek? Nie obroń się. Nie. Aby się nie obroń. A on mnie atakuje. To warto po prostu przyglądać się w sobie na takie rzeczy, nie? Co zaś się mnie tyczy, nie ma najmniejszego dla mnie znaczenia, najmniejszego znaczenia, czy wy mnie sądzić będziecie, czy jakiś inny sąd ludzki, bo nawet ja sam siebie nie sądzę, że ten Paweł wszedł w mentalności swojej, zależność, tak? Zależność. Wiecie, jak trzeba dochodzić. Jak ja na przykład przyjrzałem się w swoim życiu pewnym, ja się na przykład bałem nie sądzić siebie. Ja się bałem. To było takie długie w moim życiu. Nie? Nadal mam czasami pewne wątpliwości. Nie? Bo czymś innym jest konstruktywna krytyka działań, słów i tak dalej. To jest w ogóle zupełnie inna historia. Tak? Bo ja muszę po prostu analizować na bieżąco pewne rzeczy. Ale ja na przykład nie uwalniam jakby ostatecznego sądu wobec moich różnego rodzaju działań, tak? Naprawdę. Ja tego nie robię w ogóle. Powiem inaczej, w zasadzie już tego nie robię, nie? Czasami jeszcze mi się to zdarza. Nie osądzam sam siebie. To jest możliwość puszczenia tego mimo całkowicie. Albowiem do niczego się nie poczuwam. I to jest twój temat. Lecz to się dzieli głębiami swoimi. Lecz to mnie jeszcze nie usprawiedliwia. Bo tym, który mnie sądzi, jest Pan. W ogóle, zobaczcie, co on mówi. Ja siebie nie sądzę, tak? Ale nie wiem, czy to słuszne. Wiesz, w tym wszystkim. On niesamowity jest tym Paweł. Bo zobaczcie, on mówi, ja nie sądzę siebie. Ale nie wiem, czy to jest słuszne, że się nie sądzę. Nie rozmyślam nad zagadnieniem. Pamiętacie Krzyśka ze szkoły? W ogóle to jest bardzo mocne, jeżeli chodzi w ogóle o wchodzenie w jakąkolwiek służbę. Wiecie, że wyłapanie dystansu wobec siebie samego, nie? Jest jednym ze szczytów duchowości. Dystans wobec siebie samego. Dystans. Kiedy nauczysz się siebie traktować tak, jak osobę obcą, tak? Gwarantuję ci, że diabeł będzie się trzymał od ciebie z daleka. To jest niesamowita rzecz. Ja osobiście do tego nie mógłbym dzisiaj o sobie powiedzieć, że do tego doszedłem, ale uważam, że idę tą drogą. Tak? Uważam, że idę tą drogą. Do niczego się nie poczuwam, lecz to mnie jeszcze nie usprawiedliwia, bo tym, który mnie sądzi, jest Pan. Czyli jest tak głębokie zaufanie Pawła. Zaufanie Pawła jest powalające. Rozumiecie? Jest powalające zaufanie Pawła. Powala. On tak ufa. On tak mu ufa, temu Bogu w ogóle, nie? On tak mu ufa. On jest w stanie zrobić wszystko, w ogóle wiedząc, tak? Że zostanie w ogóle wyratowany, wyciągnięty, wiesz, że to w ogóle... On nie wie, co będzie. On się a pamiętajmy, że mamy do czynienia z bardzo wysokiej klasy teologiem, tak? Paweł jest największym teologiem całego Pisma Świętego. Nie ma drugiego takiego. Nikt nie był tak wypasiony w ogóle, jeżeli chodzi o teologię. Przeto nie sądźcie przed czasem. Dopóki nie przyjdzie Pan, który ujawni to, co ukryte w ciemności i objawi zamysły serc. A wtedy każdy otrzyma pochwałę od Boga. Czyli Paweł, on cały czas rozmawia z nimi o tych różnego rodzaju podziałach w Kościele. Co jest bardziej duchowe, a co jest mniej duchowe. Rozumiecie? Paweł mówi do nich... Pamiętajcie, nie wszystkie rzeczy są widoczne już.
To jest nieprawda. Była taka mistyczka katolicka, nazywała się Mała Tereska. I ta Mała Tereska, ona powiedziała taką rzecz, która mnie osobiście mocno dotyka. Uważam, że jest to od Ducha Świętego. Ona powiedziała, nawet jeśli widzisz, to jeszcze nie wiesz. Nawet jeżeli coś widzisz, tak, to nie możesz uwolnić wiary w to, co widzisz. Bo wiara to jest pewność tego, czego nie widzisz. Więc to, co widać, to w ogóle nie jest żaden dowód. Rozumiecie? To jest w ogóle mistrzostwo świata, nie? I tutaj Paweł z jednej strony mówi, macie pracować, aby być wzorce, prawda, na zewnątrz, tak? Ale wy sami, tak? Wy sami nie skupiajcie się na tym, co jest widzialne. To jest widzialne dla was osobiście, to nie jest informacja ostateczna w ogóle. A ja odniosłem to do siebie samego i do Apollosa. Czyli Paweł mówi, ja pracuję tylko na tym układzie tutaj. Przez wzgląd na was, bracia, abyście na nas się nauczyli nie rozumieć więcej ponad to, co napisane. W ogóle, wiesz, rozumiesz, Paweł mówi, ja się stawiam z wam za wzór. Ja sobie myślę w ogóle, co on musiał wydziwiać, ten Paweł w tym Koryncie. Co on musiał tam wydziwiać, ten apostoł? Że on tam do nich mówi tak, ja się stawiam wam za wzór, że głupstwo Boże jest mędrsze niż mądrość tego świata. Że nie rozumiem więcej ponad to, co napisano. Ja nieraz jak ludziom usługuję na temat ich osobistego rozwoju, to mówię do nich, chcesz się czegoś dowiedzieć o sobie prawdziwego? Mówi, chcę. Ja mówię, to poczytaj pismo. Coś się dowiesz o sobie. Nie wchodź w duszę swoją, bo tam się niczego nie dowiesz o sobie. Ludzie myślą, że sobie wejdą w swoją duszę i zrobią sobie psychoanalizę, rozumiecie? I oni się czegoś o sobie dowiedzą, myślą, tacy są. A ja mówię, że to jest fikcja literacka. Na litość boską, kto się wybiera na wycieczki do swojej psychiki, przepraszam? Trzeba być w ogóle jakimś niesamowitym komandosem człowieku. Ja na przykład, przepraszam, ale nie wybieram się na wycieczki do swojej psychiki. Ja w ogóle jestem płytki. Ja jestem płytki. Pracuję nad tym, żebym był płytki. 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 Ludzie chodzący do swojej psychiki na wycieczki, tak? To są w ogóle ludzie, którzy sobie sami na siebie bat kręcą. Wiecie, skąd ja się dowiaduję o sobie? Z pisma. Ja jestem taki, jak napisano. Paweł mówi, a ja odniosłem to do siebie samego Apollosa przez wzgląd na was, bracia, abyście na nas nauczyli się nie rozumieć, czyli nie pojmować więcej ponad to, co napisano. Wiecie, co to znaczy? To znaczy, że święty Paweł zachęca nas do tego, żebyśmy się na różnych odcinkach życia uwsteczniali intelektualnie, jeżeli chodzi o samoanalizę. Kościół za dużo główkuje. Jestem o tym święcie przekonany. Ludzie za dużo główkują, a najbardziej główkują o samych sobie. Co ja przeżywam? Czy to są dobre rzeczy, które ja przeżywam? Czy one są spane? Ludzie na takich rzeczach czas spędzają, wyobraźcie sobie. I myślą o tych wszystkich rzeczach. Ja nieraz mówię, gdyby ktoś zajrzał w moją głowę, to by się bardzo zdziwił. Słowo honoru. Ja się robię coraz płytszy. I dobrze jest mi z tym. Powiem wam, im bardziej odrzucam samoanalizę i tak dalej, tym większe objawienia przychodzą mi na różne sprawy. Widzę je. Są dla mnie jasne. Są wyklarowane. Ja naprawdę, jak jem naleśnika, to całe moje jestestwo skupione jest na tym naleśniku. Całe moje jestestwo. Ja nie jem naleśnika i nie myślę na przykład w tym momencie, jaką my salę w kościele będziemy mieli. Słowo honoru. W ogóle mnie to nie obchodzi. Wiecie, na czym polega ten myk? Że to, co robimy w danym momencie, staje się całym naszym światem i w tym Chrystusa będziemy znajdować. Rozumiecie? Jest taka książka Watchmana Nee.
trzech ogarniających Chrystus. Taka książka. Ja w ogóle zachęcam, przeczytajcie sobie taką książkę. Trzech ogarniających Chrystus. Jak ja przeczytałem tę książkę, zdjąłem sobie skarpetki, to było w niedzielę. Zdjąłem sobie skarpetki, słuchajcie, wziąłem te skarpetki, pamiętam jak się. Wziąłem te skarpetki i powiedziałem tak, dziękuję Ci Panie Jezu, że jesteś. W celi. Nie? Uświadomiłem sobie, że Jezus jest w moich skarpetkach. I byłem tak święcie o tym przekonany, słuchajcie. Słuchajcie, jak to zaczęło wyostrzać w ogóle moje zrozumienie. Wiecie, jak ja zacząłem rozumieć, że my się poruszamy w Bogu, że jesteśmy w Bogu w ogóle. I Paweł, on mówi do nich, uczę was na swoim przykładzie nie rozumieć o sobie więcej niż napisano. Wiecie co, to jest bezwzględne wstecznienie. Całe życie pracowaliśmy nad tym, żeby się analizować. Całe życie pracowaliśmy nad tym. Potem nam się to zaczęło przenosić na analizę innych ludzi. Staliśmy się fachowcami od siebie samego i staliśmy się fachowcami od innych ludzi. Dzisiaj Kościół jest przesiąknięty fachowcami od siebie samego i od innych ludzi. Tu jest każdy, proszę Ciebie, znawcą duchowym swojej osoby i znawcą duchowym ludzi, którzy go otaczają. Czy to jest bzdura? To jest w ogóle totalna bzdura. Skąd w ogóle pomysł, żeby tak żyć? A może w ogóle szczęście jest zupełnie obok? A może w ogóle szczęście jest w odmóżdżeniu się? A może tu jest szczęście? A może szczęście jest w używaniu umysłu, tak jak się używa proszku do prania? Rozumiecie, o czym mówię? A może tu jest szczęście? A może analiza jest potrzebna czasem do czegoś, abyśmy jej użyli, a następnie ją, co? Odłożyli. I żyli sobie po prostu. Tak? Wtedy też by nie było czego w Koryncie? Konfliktu. Żadnemu człowiekowi by nie przyszło do głowy, że ten jest apollosowy, a ten Pawłowy. Bo człowiek nigdy by sam się nie przeanalizował. Jakby do głowy mu nie przyszło, proszę Ciebie, że to, co jest we mnie, ono może być większe lub mniejsze od tego, co jest w drugim człowieku. A ja na przykład w ogóle się nie zajmuję analizą drugiego człowieka. Słuchajcie, słowo honoru, kocham was, ale Bóg mi świadkiem, że was w ogóle nie analizuje. Ani żadne z was, ani nikt w kościele, ani nikt z ludzi, z którym usługuję, nie spędza mi snu z powiek. Słowo honoru. Ja jestem po prostu szczęśliwy mega z tego powodu. Kiedyś Kenneth Hagin, jak on obejmował nowy kościół, zebrał radę starszych i powiedział do nich tak, bracia, mam kilka postulatów jako nowy pastor. Punkt pierwszy. Nawet żebyście się pobili na pięści przed bramą kościoła, proszę mnie nie budzić. Mówi, bo ja nie zamierzam umrzeć na zawał serca z uwagi na martwienie się życiem moich zborowników. W ogóle rozumiecie? On powiedział im parę rzeczy, nie? Po drugie powiedział, moja żona Oreta nie będzie prowadziła tutaj spotkań dla kobiet. W ogóle tu nie będzie, mówi, spotkań dla kobiet, ani dla mężczyzn w kościele. Mówi, bo Oreta się zajmuje domem. W ogóle takie rzeczy do nich tam mówił. Rozumiesz, takie to dyrektywy, wiesz, proste. Z niego się wszyscy śmieli, powiedzieli, to debil jest, debil, debil. Z niego pastorzy się śmieli, z Kennetha Hagina, rozumiesz? Bo on chodził, spotkania pastorów, rozumiesz? On się zachowywał w ten sposób. On mówi, ten człowiek jest tak głupi, tak? Że on w ogóle niczym się nie martwi. A Hegel mówił, ale za to dożyje w późnej starości. Rozumiesz? Dożyje w późnej starości. Tak funkcjonował ten facet. Rozumiecie? Tak funkcjonował. I teraz ja chciałbym, żebyście po prostu wrzucili pewną analizę Pawłową tego zagadnienia, co się u nich dzieje. Paweł mówi, gdybyście tylko zechcieli wiedzieć o sobie tylko tyle, co napisano, to byście wszyscy byli tak szczęśliwi, żebyście tutaj latali jak baranki i by nie przyszło wam do głowy, żeby się porównywać, żeby porównywać duchowość jakąś w ogóle. To do głowy wam nie przyszło. Byście byli zajęci szczęściem osobistym. Człowiek szczęśliwy nie grzebie się w gównie. Rozumiecie?
a człowiek nieszczęśliwy grzebie się w gównie, bo myśli, że tam odnajdzie resztki jedzenia, które będzie mógł z powrotem spożyć. Tak mu się wydaje. Ale to jest bzdura. To bzdura jest. Żeby nikt z was nie wynosił się nad drugiego, stając po stronie jednego nauczyciela, co się wchodzi. Paweł do nich mówi. Oczywiście mówię, wy tylko zechcieli się odmurzyć wszyscy tutaj. A co jest ciekawe, oni na ciebie mózgowali wszyscy. Głęboka analiza zagadnień i nadywali to jeszcze, wiecie jak? Duchowością. Mamy duchowe objawienie. Duchowe objawienie. Rozumiesz? Duchowe objawienie. Te duchowe objawienie polegało na rozróżnieniu między nauką Pawła a nauką Apollosa. To jest duchowe było. Tak? Duchowe. To jest szok. Paweł mówi, to było cielesne, muszę was wszystkich zmartwić. Mówi, analiza jest cielesna. Analiza siebie jest cielesna. Analiza innych jest cielesna. Analiza to jest narzędzie. Czasem do użycia. Tak? Czasem. Do jakiegoś zjawiska, oceny sytuacji. Tak jak kubki smakowe, które ciebie do czegoś ci służą. Tak? Czasem. Bo któż ciebie wyróżnia? Albo co masz, czego nie otrzymałeś? Zobaczcie, on wchodzi w taką głębokość zrozumienia, że on mówi, chcecie poanalizować? Poanalizuj. Bo w ogóle pamiętacie, to jest Żyd. To jest żydowski rabin, w zasadzie można powiedzieć. On ma mentalność żydowskiego rabina. To jest nauczyciel żydowskiego słowa. I on mówi, wiesz, on przeskakuje, bo on coś mi mówi, za chwilę mówi, dobra. Mówi, zróbmy jeszcze inaczej. Poanalizujmy sobie teraz. Zobaczymy, do czego dojdziemy. I mówi, bo któż ciebie wyróżnia? Albo co masz, czego nie otrzymałeś? Czy już znalazłeś to w analizie swojej? Jakże możesz mówić, że to, co masz, posiada wartość samą w sobie? Tak? Czy to otrzymałeś? Otrzymałeś. Pamiętacie przypowieść Jezusa, kiedy mówi o człowieku, który wstał rano, wziął od pracowników, potem poszedł po następnych pracowników, potem po następnych, godzinę przed końcem pracy po następnych i wszystkim wypłacił tą samą stawkę. No i tutaj dużo można by o tym mówić, ale tam jest jeden bardzo ciekawy fakt. Tam ktoś go pyta, dlaczego ja dostałem tyle za 10 godzin pracy, co tamten za godzinę pracy. I ten do niego mówi tak. Jak myślisz, czy mam prawo z tym, co moje, zrobić co chcę, czy nie? To jest bardzo ważne. Czy ja mam prawo, czy nie mam prawa? No masz, no to tak dałem. Tak chcę. A to jest niesprawiedliwe. A kto powiedział, że jest niesprawiedliwy? To jest moja własność. A dlaczego czyjaś sprawiedliwość, tak? Czyjś wymiar sprawiedliwości ma prawo sądzenia mnie? Kiedyś był taki przebudzeniowiec tutaj w Polsce, byliśmy na jego spotkaniu, taki pastor, i on powiedział, że jeden z takich, ze Stanów, nie? Jeden z takich teleewangelistów skontaktował się z nim i mówi do niego, ja się nie zgadzam na to, co ty głosisz. A ten pastor do niego mówi, a przepraszam, skąd pomysł, tak, że ja potrzebuję twojej zgody? No bo ja jestem tym, a on mówi, ale nieważne kim jesteś, wiesz, no. Ale skąd, dlaczego w ogóle pomyślałeś, że ja potrzebuję zgody? Prawda? Tutaj Paweł mówi, poanalizujmy. Przecież macie to wszystko, bo otrzymaliście. Gdybyście się tylko skupili na tym, że to Boże, przestalibyście szukać innych rzeczy, to Boże, mam coś tutaj w sobie takiego. Ja się skupiam na tym, halleluja. Żyję sobie tym, szczęście to jest moje. A jeśli otrzymałeś, czemu się chlubisz? Mówię, czemu się w ogóle chlubicie? Bo to, że wy w ogóle analizujecie to zjawisko, to się chlubicie. Mam tamto, wiesz, że to otrzymałeś to wszystko. Tak jakby ktoś z firmy dostał samochód przy ciebie i się, wiesz, i chodził, się bujał tym samochodem i wiesz, i mówi, ole, mam furę, co wie. No to człowiek. Ile kosztuje ta fura? 100 tysięcy na przykład, nie? A kto zapłaci za tę furę? No firma. Wiesz, rozumiesz? Od razu momentalnie człowieka notowania spadają, tak? Ale wystarczyło,
żeby w ogóle się nie chlubił tą furą, nie? To nie moja fura jest. To nie moja jest rzecz. Dlatego trzeba mieć takie podejście do siebie. Wiesz, czego Paweł tutaj w ogóle uczy ludzi? Trzeba mieć takie podejście do siebie. Ja nie jestem mój. Po co więc będę ten produkt analizował, skoro to nie mój produkt? Żyję już nie ja. Rozumiesz? Ja nie jestem swój. Drugi człowiek też nie jest mój. To nie moje jest w ogóle. Paweł przewraca ich mentalność w ogóle. Mówi, z czego wy się chcecie chlubić w ogóle? Z jakiej rzeczy? Z jakiego projektu? Z czego wy się tam chlubicie? Co wy to robicie? No oczywiście wiecie, że chrześcijanie oczywiście mówią, no my też się nie chlubimy. W kościołach się mówi, nie będziesz się chlubił i to tamto, tak? A przecież mówimy, jak wyglądają rzeczy. Wystarczy spojrzeć na zachowania ludzi. Ludzie na przykład mają prawo, to jest niesamowite, w ogóle to takie coś rozwala. Wiecie, ludzie uważają, że mają prawo na przykład mówić komuś, jak to ma być szczęśliwy. Takie prawo, takie mają prawo. Mam prawo ci powiedzieć, kogo ty masz kochać, kogo masz nie kochać. Mam ci prawo to powiedzieć. Mam ci prawo powiedzieć, z kim się masz żenić. Mam takie prawo. Jakie masz prawo? Nie posiadasz praw tam. Masz prawo prawdę mówić ogólnie. Wiesz, o co chodzi? A każdy ma prawo zrobić z tą prawdą, co chce. Zgadzacie się? Każdy ma prawo zrobić z prawdą, co mu się szewnie podoba. Nie jesteś panem czyjejś prawdy. Ty masz prawo sobie powiedzieć ewentualnie, rozumiesz, bo to jest częścią ciebie, jakieś tam szczęście. Ale nie posiadasz praw. Do drugiego człowieka nie mamy praw żadnych. Żadnych praw. A uzurpowanie sobie prawa do drugiego człowieka jest absolutnym grzechem w ogóle. To jest grzech. To przeczy miłości. Już jesteście nasyceni. Zobaczcie, on znowu wraca i zrozumcie. Już jesteście nasyceni. Już wzbogaciliście się. Bez nas staliście się królami. I obyście byli królami. Obyśmy i my wespół z wami królowali. Przecież mówi, czego wy chcecie, jak wy królami już jesteście? Przecież tu spójrzcie, mówi, w swoją tożsamość. Zobaczcie tą rzecz. Tu nie potrzeba nic więcej, tylko uwierzyć Pismu, kim jesteś, mówi Paweł do nich. Mówi, jako król, nie będziesz się sprzeczał. Wiecie? Podobał mi się taki film Książę w Nowym Jorku z Eddie Murphy. W ogóle świetna sprawa, w ogóle ja zwróciłem tam uwagę, w ogóle facet przyjeżdża, jest księciem, synem króla, przyjeżdża do Nowego Jorku, zaczyna tam sprzątać, ale co mi się w ogóle u tego człowieka podoba? Ten facet nie jest skażony patologią różnego rodzaju. On zna swoją wartość, czy sprząta podłogę, czy coś robi, on ma tak wywalone na to, wiesz o co chodzi? Zamiata, hello, wszyscy się patrzą na niego jak na debila, wiesz, wchodzą, on w hamburgerowni sprząta podłogę i jest tak uśmiechnięty, po prostu jakby był, wiesz, ja nie wiem w czym, w jakimś spa w ogóle, wiesz o co chodzi? Tam wchodzą ci, to fajnie jest pokazane, ci Amerykanie wchodzą, patrzą się na niego, mówią, z czego ty jesteś taki zadowolony? Patrzymy, szczęśliwy, wiesz, nie? Ale wiecie, czemu on tak ma? Bo ten facet w ogóle nie utożsamia się z tym zjawiskiem. W ogóle on wie, kim on jest, a w związku z tym, że wie, kim on jest, to w ogóle nie przeszkadza mu robienie czegokolwiek. Bo ile już jesteś królem, to możesz nogi ludziom myć. A co to za problem? Jezus, wiedząc, skąd przyszedł i dokąd idzie, wziął im umył nogi. Ale co? Wiedząc, skąd przyszedł i dokąd idzie, że królowie mogą myć nogi innym. Królowie mogą latać na zmywaku, królowie mogą wszystko. Królom nie przyjdzie do głowy analiza samych siebie, bo oni wiedzą, że są królami. Królowie nie analizują innych. Królowie w ogóle nie przyglądają się wokół ciebie na patologię, bo ona ich nie dotyczy, bo oni są królami. To mnie nie dotyczy w ogóle. My czasami w więzieniu, jak siedziałem już po nawróceniu, to mnie pytali, czasami ludzie w celi tam, który był bardziej kumaty, taki, no to mówi ty, tobie w ogóle coś przeszkadza w życiu? Ja mówię, trochę mi przeszkadzają różne rzeczy. Ale mówię, przecież ty sprawiasz wrażenie, jakbyś był szczęśliwy. Ja mówię, ja jestem szczęśliwy. Mówię, naprawdę, słowo honoru, jestem szczęśliwy. Ja pamiętam, jak się nawróciłem, leżałem sobie na łóżku w sztumie, tam były bardzo grube kraty.
Szturma, bo tam był kiedyś klasztor w ogóle, nie? Takie stare kraty są, bardzo grube. I jak ja się nawróciłem, wiecie, jedna z pierwszych rzeczy, którą zauważyłem, tak? To wiecie, co zauważyłem? Bo ja leżałem na łóżku i miałem okno, to jest, patrzyłem w okno. I dopóki ja nie oddałem życie Jezusowi, no nie, to widziałem kratę. I rzeczy za kratą. Jak oddałem życie Jezusowi, ja po raz pierwszy dostrzegłem rzeczywistość bez kraty. Zacząłem patrzeć między szczebelkami, mówię, ale jazda. Mówię, coś mam z percepcją w ogóle. Jestem najmłodszy. Wiesz? Mówię, widzę, w ogóle widzę między szczebelkami. Mówię tam, w ogóle widzę jeziora, kawałek, coś tam. Okazało się, że nigdy nie widziałem tego kawałka jeziora. Ono zawsze tam było, nawet piosenka jest, proszę Ciebie, o tym. Kiedyś jezioł po pijanemu śpiewałem, a za oknem też Tumskie jeziora. Za 5 miesięcy. I za 5 miesięcy mi zamknęli, jak ja tam mówię. Chodzi o to, że zacząłem dostrzegać te rzeczy, tak? Ponieważ on mówi, jesteście królami. On chce, żeby król się w nich obudził. Mówi, królami jesteście. Mówi, dlatego, że król się w was nie obudził, to jesteście cieleśni. Zrozumcie to, ludzie. Mówi, nie zobaczyliście królów w sobie. A mówiłem nie rozumieć o sobie więcej, niż powiada Pismo. A co powiada Pismo? Że królami jesteście. No królami jesteście. Co tu analizować? Jest coś wyżej, nie ma nic. To nie ma nic więcej tam do analizy. Ty, królem jestem. Kim ty jesteś? Królem. Ty. Co tu analizować? Ani nie ma kwestii szmalu, ani nie ma kwestii prestiżu, ani nie ma kwestii poniżenia. Rozumiesz? No ani nawet wywyższenia nie ma kwestii, bo jak można być wywyższonym ponad bycie królem? No, na litość boską. Jak tu się porównać z drugim, porównywać z drugim, że jak ty królem jesteś? Jak ja jestem najlepszy w tym kościele. Co ja się będę porównywał z kim, jak ja wiem, że jestem najlepszy. A teraz wyobraź sobie, że cały Kościół ma takie zdanie. Jeżeli Kościół, każdy z ludzi w Kościele uważa, że jest najlepszy, to nigdy nie dojdzie do konfliktu. Rozumiecie, dlaczego dochodzi do konfliktu? Bo jest porównywanie się im. Porównywanie się im. Zawsze. Duch odrzucenia. Szepcze do głowy ludziom te rzeczy. Duch odrzucenia. Ale królowie nigdy ze sobą się nie pokłócą. Rozumiecie, jaka jest ważna rzecz? Ludzi nie trzeba wychowywać do dyscypliny, bo to jest bzdura. Ludzi się nie wychowuje do dyscypliny. To religia potrzebuje dyscypliny. Duchowość. Ona bazuje na tożsamości, a nie na dyscyplinie. Wiecie, dla kogo jest dyscyplina? Dyscyplina jest dla ludzi, tak? Którzy nie osiągnęli sukcesu. A co mówi Paweł? Wszystko jest wasze. Co to oznacza? Macie sukces. Jesteście nasyceni. Jacy jesteście? Nasyceni. Czy nasycony, tak? Potrzebuje czegoś? Tylko nienasycony potrzebuje czegoś. Nienasycony. 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 Nasycony nigdy nie będzie szukał nasycenia. Rozumiecie? Nigdy. Wiecie, kto szuka jedzenia? Kto szuka jedzenia? Głodny. Zgadzacie się ze mną? A nasycony szuka jedzenia? Nie szuka jedzenia. Nasycony nie szuka jedzenia. Jest napisane, jesteście nasyceni. Zobaczcie, co Paweł robi. Co on im robi. On mówi, znajdźcie to w sobie. Odnajdźcie tą rzecz w sobie. Już wzbogaciliście się. Bez nas staliście się królami. Co Paweł mówi? To jest nieprawda, że potrzebujecie nas. Wysłyszeliście kiedyś, żeby jakiś przywódca gdzieś mówił, że nie potrzebują go? Paweł apostoł mówi, bez nas. Bez nas.
Nie musicie wybierać między mną a Apollosem, bo wy bez nas jesteście nasyceni. Wy bez nas jesteście wzbogaceni. Bez nas. Czym się Paweł trzyma ludzi? Tylko miłością. Paweł uniezależniał ludzi, zauważcie to. Apostolstwo będzie uniezależniało ludzi. Pamiętaj o tym. Apostolstwo będzie uniezależniało. Uniezależniało. Ale ktoś, kto jest lękliwy, zawsze będzie cię uzależniał. Zawsze. Zawsze coś ci takiego poda, żebyś odrobinkę czuł się niepewnie. Żeby zachwiać cię. A potem, żeby cię wyratować pewnie. I zgadnij, kogo będziesz potem czcił. Tego, co cię wyratował. Rozumiecie, jak to działa? To jest to właśnie. Bardzo niebezpieczne, co Paweł tutaj mówi do nich. On powinien ich objechać jak burą sukę. Od góry do dołu. Tak, by się należało. Tak? Ale Paweł tego nie robi. Paweł im pokazuje coś. Bo wydaje mi się, że Bóg nas, apostołów, wyznaczył jako najpośredniejszych, jakby na śmierć skazanych. Gdy staliśmy się widowiskiem dla świata i aniołów i ludzi. Myśmy głupi dla Chrystusa. I on zaczyna określać jakby głębi apostolstwa. Myśmy głupi dla Chrystusa. Abyście rozumni. Myśmy słabi, byście mocni. Wy jesteście szanowani, a my w pogardzie. Aż do tej chwili cierpimy głód i pragnienie, jesteśmy nadzy i policzkowani i tułamy się. Trudzimy się pracą własnych rąk. Potwarzają nas, my błogosławimy. Prześladują nas, my znosimy. Złorzeczą nam, my się modlimy. Staliśmy się jak śmiecie tego świata, jak omieciny u wszystkich aż dotąd. I on im pokazuje, wiecie co Paweł pokazuje? Absolutny brak, brak jakiegokolwiek szacunku, tak, do analizy. Mówi, w ogóle mnie to nie interesuje. W ogóle mnie nie interesuje, jak wy na mnie patrzycie, jak inni na mnie patrzą. Bo ja wiem, że jestem apostołem. Zostałem wyznaczony do tego, aby być śmieciem na tym świecie. Jestem widowiskiem. Ale ja wam dałem przykład na swoje osoby, abyście zaczerpnęli z tego apostolstwa i nie bali się też być widowiskiem. Abyście nie bali się być śmieciem. Bo kiedy przestaniesz się bać być śmieciem, to oznacza, że ty funkcjonujesz w mentalności króla. Tylko król nie boi się być śmieciem. Tylko król, rozumiecie? Tylko król może nie bać się być nikim. Jednego mojego znajomego ojciec, jak szedł na studia, ten mój znajomy powiedział mu tak. Nie wiem, gdzie będziesz pracował w życiu. Czy będziesz miał dobre stanowisko, czy będziesz zasuwał na łopacie. Ale wiem jedno. Możesz mieć dobre stanowisko i możesz zasuwać na łopacie. Ale zawsze będziesz miał MG przed nazwiskiem. Dlatego idź na studia. Idź na studia. Tak mówił ojciec do syna. Idź na studia. Może będziesz potem przy łopacie pracował. Ale będziesz miał, mówię, będziesz magistrem. Tylko król jest w stanie nie bać się być śmieciem. Czemu chrześcijanie w kościele boją się być poniżeni? Czemu się boją stracić rację swoją? Czemu czepiają się bardzo mocno tego, aby nie być skrzywdzonymi, odrzuconymi? Wiecie dlaczego? Ponieważ nie mają mentalności króla. Nie przyjęli przez wiarę, że są królami. W związku z tym cały czas zapracowują. Tutaj wchodzi temat łaski i prawa. Łaski i prawa. Tam, gdzie jest prawo, tam jest ustawiczny system lękowy, że jeżeli ja nie zapracuję, ja nie będę miał wartości. A łaska mówi, wartość nie zależy od twojej pracy.
Twoja wartość nie ma nic wspólnego z pracą. Twoja wartość nie ma nic wspólnego. Dlatego na przykład ludzie mówią, ja nie jestem po stronie prawa, ja jestem człowiekiem łaski. Ja mówię, ale ty na przykład ciągle siebie analizujesz. Przecież to jest praca. Ty non-stop pracujesz. Ty non-stop musisz być pewien, że u ciebie jest wszystko w porządku. A ja mam wywalone na to, czy u mnie jest wszystko w porządku na dzisiaj. Mam absolutnie wywalone na to, czy u mnie jest wszystko w porządku. Nie osądzam sam siebie. Jestem wolny w tym temacie i dlatego jest w porządku. Tylko z jednego powodu. A co jeszcze w porządku nie jest, a też mnie nie obchodzi za bardzo, powiem szczerze, tak? To porządkuje się samoistnie. Tak działa łaska. Ja się rozstałem z mentalnością porządkowania życia swojego. Bo to jest uczynkowość. Uczynkowość, ciągła analiza, ciągłe grzebanie się, ciągłe dopatrywanie się różnych rzeczy. Rzeczy same wychodzą do wierzchu. A wtedy tylko cięciem miecza je odcinam. Kiedy? Kiedy nie zależy mi na tym. Nie zależy mi w ogóle na tym. I Paweł tego ich uczy. Mówi, że jesteście królami. Czy naprawdę macie mentalność królów? Czy tam króli Koryntianie? Czy naprawdę? Czy też tylko jest to teologia wasza? Bo z waszego życia widzę rzecz, że wy się kłócicie, że macie ze sobą spory, że macie rozłamy. Dlaczego? Bo nie wierzycie w to, że jesteście królami. Nie powstało to w was. Wy myślicie, że musicie wywalczyć rzeczy, Koryntianie. Ale nie musicie, bo wszystko jest wasze. Król idzie i bierze rzeczy. Kiedyś do naszego syna tak przyjechała taka koleżanka ze Stanów Zjednoczonych. I ta koleżanka chodzi, jak ją Wiktor zaprosił do domu, to Polka, tylko ona długo już była w Stanach. I ona nabrała mentalności amerykańskiej, ta dziewczyna. Że na przykład ona weszła do domu i czuła się jak u siebie w domu. Chodziła, coś tam, tu sobie wzięła, tam usiadła, tam coś zjadła, wiecie o co chodzi? To nie jest mentalność polska. Mentalność polska jest taka, jak siedzisz, tu siedź. Dostaniesz tutaj herbatkę, dostaniesz ciasteczko, siedź w tym miejscu, rozumiesz? Nie ruszaj się. Ale mówi się, zachowuj, czuj się jak u siebie w domu. Dobrze. Idę się wykąpać. Zrobię sobie jajecznicę. Tak? W ogóle rozumiesz, że na czym rzecz polega. Ale to jest w ogóle nieprzyjmowane przez społeczeństwo, w którym my żyjemy. Wiecie dlaczego? Bo my żyjemy w zakompleksionym, chorym, polskim społeczeństwie. To jest chore, zakompleksione polskie społeczeństwo. W Szwecji jest normalną rzeczą, że nikt cię nie zna w pubie, podchodzi do ciebie, stawia przed ciebie browar swój na stół i on z tobą rozmawia. I okazuje się, że pod koniec wieczora teraz nie wiesz, z kim ty piłeś. Ty nie wiesz, kto to w ogóle jest. To czasami po prostu, wiesz, jakie były dymy z Polakami, którzy tam przyjeżdżali, przecież oni tutaj sobie siedzą we dwóch, piją sobie browar, rozumiesz? I tutaj podszedł jakiś, podchodzi pod chwilą i mówi, stawia tam ten browar, co jest z nimi, wiesz, to w morze dostawał czasami. No to rozumiesz, bo to dwóch Polaków, oni mają swój klub i tu się świat kończy. Tu jest alfa, a tu jest omega. Pręciebie. I koniec. To jest nasz światek, pręciebie, jak tutaj wtrybisz się w ten światek, to dostaniesz w mazach i dziękuję uprzejmie. Rozumiesz? Ale to mentalność Szweda jest bardziej zbliżona do mentalności króla niż mentalność Polaka. Rozumiecie, o czym ja mówię? O wiele bardziej. Bo król wie, że wszystko jest jego. I król tak żyje. I Paweł mówi, że ta mentalność będzie powodowała, że będziemy jak śmiecie na tym świecie. Będziemy pewnego rodzaju widowiskiem dla wszystkich wokoło. To widowisko jest jakie? Widowisko. To jakieś widowisko życiowe. Co to jest za no oto ten człowiek po prostu uświadomił sobie, że jest królem. Czy środowisko go zrozumie? Absolutnie nie zrozumie. Ale Paweł nie mówił do nich, że ich środowisko zrozumie. Paweł do nich mówił, że tak jest. No tak to jest, no. Taka jest prawda w tym wszystkim. Jeżeli chcecie wejść na drogę realnego uczniostwa, które będzie owocowało służbą w Królestwie, to musicie te rzeczy pojąć, mówi do nich Paweł, pokazuje im te rzeczy. Bo tak jest właśnie apostolstwo, mówi. Zobaczcie, on apostolstwo im przedstawia zupełnie w innym wymiarze. On mówi, zobaczcie, co ja wam zostawiłem. Czy ja wam zostawiłem jakiś inny wzór? Powiem wam, jaki wzór wam zostawiłem. Jako omieciny tego świata.
Zobaczcie, on mówi tak, że odniosłem to do siebie i do Apollosa przez wzgląd na was, bracia, abyście się na nas się nauczyli. Na nas się nauczyli. Czego on ich chciał nauczyć? Bycia śmieciem. No kurczę, piękna nauka apostolska. On mówi, żebyście się na nas nauczyli, tak? Oni im siebie zaprezentowali jako królów, tak? Jesteśmy królami, tak? Ale nasze królowanie polega na tym, że nie ma w nas ani krzty analizy, tak? Wszystkiego wokół. Nic nie ma. W ogóle my nie badamy zjawisk naturalnych. My używamy zjawisk naturalnych na potrzeby zjawisk nadnaturalnych. Używamy. Używamy. Wiecie, przyjaciele, w tym świecie się nie żyje, tego świata się używa. Się używa go po prostu. Uczysz się, wiesz po co się uczysz, chodzisz, studiujesz, żeby używać tych rzeczy. Pracujesz, żeby używać. Rodzinę założyć, po co założyć rodzinę? Żeby używać. Ani rodzina nie jest sama celem w sobie, ani dzieci, ani dom, ani praca, ani służba. To rozumiesz, o co chodzi? Te wszystkie rzeczy, one nie są celem samym w sobie, bo ty jesteś omieciną tego świata. Rozumiesz? Omieciną w ogóle. Nie, nie posiadasz żadnej tożsamości tego świata. Nic nie masz, nic nie masz, nie masz żadnego imienia tego świata. Jesteś królem, niebiańskim królem. W ogóle poruszasz się na zupełnie obcej tobie planecie. W ogóle rozumiesz, to w ogóle to tak jest. Paweł ich tego uczy. To tego uczy on w liście do Koryntian właśnie. To straszna nauka dla religii. To straszna nauka. Ojcowska rada i ostrzeżenie do nich jeszcze tutaj mówi. Piszę to, nie aby was zawstydzić. Zobaczcie, co on zrobił. Nie żeby zawstydzić was. To nie po to, ale rozumiesz, on wiedział, że to będzie torpeda dla nich. Lecz aby was napomnieć, jako moje dzieci umiłowane. Bo choćbyście mieli 10 tysięcy nauczycieli w Chrystusie, to jednak ojców macie niewielu. Wszak ja was zrodziłem przez Ewangelię w Chrystusie Jezusie. Proszę was tedy, bądźcie naśladowcami moimi. Proszę was, bądźcie naśladowcami moimi. Dlatego posyłam do was Tymoteusza, który jest moim umiłowanym i wiernym synem w Panu. Ten wam przypomni postępowanie moje w Chrystusie Jezusie, którego nauczam wszędzie, w każdym zborze. Co im przypomni Tymoteusz? Postępowanie Pawłowe. Paweł stawia siebie jako wzorzec. Zobaczcie w ogóle, o co tu chodzi. Paweł stawia jako wzorzec. Moje życie jest wzorem. Wzorem. Czasami ludzie coś robią. Na przykład. Ja ich potem pytam, czemu to robisz. No ale ty nie mówiłeś, że tego nie robi. Ja mówię, widziałeś kiedyś, że ja to zrobił. No nie. No coś to zrobił. Czyli ty traktujesz mnie poważnie. I uznałeś mnie do swojego życia jako mentora. Jeżeli czegoś nie zauważyłeś u mnie, tak? To musisz teraz przez wiarę przyjąć, że to jest nieważne. To, bo to są trudne słowa Pawła do mnie. Mówię, widziałeś kiedyś, że ja to zrobiłem? Nie. Widziałeś, że ja tak porozmawiam z kimś? Nie. No to po co to? Widziałeś mojego Facebooka? Tak. Twój ma wyglądać też tak. W ogóle to bardzo proste. Zobacz, posyłam wam Tymoteusza, że wam przypomniał, tak? Moje postępowanie. Rozumiecie? Paweł zbudował jakąś rodzinę w tym Koryncie, nie? No rodzina jakaś w ogóle jego. To nie było to, że tam ktoś przyszedł, wleciał, złapał objawienie i poszedł. W ogóle Pawła to nie interesowało. Zobaczcie, jaki jest model Kościoła zupełnie inny. To nie ten model Kościoła, to zobaczcie, jak to jest model Kościoła Pawłowego. To jest stworzona rodzina, która bierze przykład z tego Pawła, nie? No, przykład z tego Pawła. Ale ten przykład, to jest właśnie ciekawe, to nie jest przykład, który jest, że sobie jakieś rzeczy tam pobierzemy od Pawła. Coś sobie od Pawła weźmie mnie. Paweł mówi, zwróćcie uwagę na te ważne sprawy. Jestem jak śmieć na tym świecie. A jestem królem.
Bierzcie przykład ze mnie. Nie zwracajcie się w inne miejsca. A niektórzy wbili się w pychę, myśląc, że nie przyjdę do was. A jednak przyjdę do was wkrótce, jeśli Pan zechce, i zapoznam się nie ze słowem pysznych, lecz z ich mocą. Niektórzy wbili się w pychę. Niektórzy zaczęli działać w Koryncie w sposób bardzo samodzielny i inny niż Paweł. To była, rozumiecie? To był inny model niż Pawłowy. To było te wbicie się w pychę. To był inny model niż Pawłowy. Bo oni myśleli, że już Paweł nie wróci. Tak? My teraz tutaj wprowadzimy coś. Na coś innego niż Pawłowego. Ja zawsze do ludzi mówię, wprowadzaj co chce. To tak jak Ford powiedział kiedyś. Wiecie, jak Ford powiedział? W jakimkolwiek kolorze mogą być samochody, które będę produkował, aby wszystkie były czarne. Rozumiesz? Taka dyrektywa była pana Forda. W ogóle, ja mam objawienie, mówił Ford. Czarny. Róbmy czarny samochód. Będzie dobrze. To się sprzeda, to zrobimy, jakąś kulturę stworzymy. I stworzył kulturę. Potężną kulturę. Nikt takiej kultury w tamtym okresie nie stworzył jak on, nie? Jeżeli chodzi o motoryzację. Paweł mówi, jakkolwiek żyjcie, tak? Tylko z ojcowską wytyczną, którą wam podałem. A niektórzy się wbili w pychę i mówili, nie, to Paweł, to tutaj mamy inne objawienie niż Paweł. A to jest mocne. Mamy inne objawienie niż Paweł. Paweł im nie dawał objawień jakichś wielkich. On zaprezentował im pewien model życia. Powiedzie ci coś? Jeżeli uświadomisz sobie, że jesteś królem i zdecydujesz się na to, że jesteś śmieciem, to przyjmuj wszystkie objawienia. Wszystkie będą trafne. Jeżeli uznasz, że jesteś królem i uznasz, że jesteś śmieciem, tak? To wszystkie twoje objawienia będą trafne. Zobaczcie, rozumiecie, co Paweł zrobił. Paweł im zostawił pewien model. Pewien model. Ja bardzo rzadko się mylę. Czasem się pomylę, ale się bardzo rzadko mylę. Ja mam na to dowody. Im rzadziej się mylisz, tym każda twoja pomyłka będzie bardziej wypchnięta do przodu. To jest normalne. Nie ma się co temu dziwić, nie? Ale zasadniczo w swoim życiu mam taką praktykę. Coraz mniej się mylę. Dlaczego coraz mniej się mylę? Ja naprawdę przyjąłem mentalność króla i uznałem się za śmieć. Ja w ogóle nie mam dzisiaj problemu, słuchajcie, w tym, że ktoś mnie uraża, że ktoś mnie obraża. Ja w ogóle nie mam żadnego problemu, że ktoś mnie nie słucha. Nie mam żadnego gniewu, że komuś na przykład siedzę, mówię do kogoś, coś tam tłumaczę, bo robi coś innego. W ogóle nie mam żadnego gniewu. Jakoś, rozumiesz, to po mnie spływa jak woda po gęsi i to się stało samoistnie w moim życiu. Wtedy ja tego nie wypracowałem. Żadne wypracowanie, bo tego nie możesz wypracować. Możesz udawać. Tak? Udawać. I wszystkim innym wokół mówić, proszę Ciebie, jak jest. Ja teraz przychodzi do mnie na przykład ktoś, mówi, Artur, teraz jest w moim życiu tak, tak i tak. Ja już nie mam nic do powiedzenia. Bo ja nie mam zdania na ten temat. Ja nie wiem w ogóle. Ja powiem tak, gdyby ten człowiek nigdy by do mnie nie przyszedł, jeżeli by nie miał problemu z tymi rzeczami. Nigdy by nie przyszedł. Uważa teraz za stosowne, żeby tą rzecz mi powiedzieć. No, w porządku, powiedziałeś. Natomiast mnie to w ogóle nie porusza już. Albowiem Królestwo Boże zasadza się nie na słowie, lecz na mocy. I dlatego Paweł mówi, że ci, którzy się wbili w pychę, ci, którzy odeszli od tej mentalności mojej, tak? To, i on tutaj właśnie, to jest ten żydowski sarkazm taki, tutaj taki fajny, taki żydowski, to niech pokażą, jak na tym dobrze wyszli. Wiesz, żydowski sarkazm. Mówi, bo to nieważne, że oni mówią, że mają objawienie inne. Ważne, jak oni na tym wyszli. To w ogóle jest, ja w ogóle, wie, tak ludzie do mnie mówią, ja mam takie objawienie, ja mam takie objawienie. Ja mówię, porównajmy sukces
w ogóle w tym temacie. I będzie super. Skoro twierdzisz, że masz objawienie i że jakby ten model, który ja ci zaprezentowałem, to jest tym modelem błędnym, no to super. To teraz mówimy, zróbmy te porównanie, to po żydowsku teraz pogadajmy. No porównajmy. Tak? Jakość. Porównajmy twoją radość i moją radość. Porównajmy w ogóle twój spokój i mój spokój, czy ja widzę to, człowieku. Porównajmy moje słowa i twoje słowa. Zróbmy coś, nie? No zróbmy, w ogóle zważmy. To po żydowsku tutaj mówi, tak typowo już, nie? Czego chcecie? Czy mam przyjść do was z rózgą? Czy to jest z miłością i w duchu łagodności? Czy rozumiecie, zobaczcie, czego chcecie? W ogóle, czego wy ode mnie chcecie? Czego wy chcecie? Niektórzy czytają ten werset i mówią, no tak, teraz Paweł tutaj mówi, że co on ma, co on tutaj zrobić, co on tutaj zrobi, tak, ten porządek zrobi. Ale on tutaj w ogóle tego nie mówi, bo to jest tak, czego wy chcecie, mówi. Czy mam do was przyjść z rózgą? To jest tak, jak fajnie powiedział Krzysiek na spotkaniu, że mówi, ja, mówi, zepchnąłem teologię na bok. Tak? Ale jeżeli ktoś kontaktuje się ze mną i mówi, na pułapie teologii, że rzeczy mają się tak, tak? No to ja na pułapie teologii mówię, no ale to nie tak jest. Nie? To ja ci teraz, jeżeli ty chcesz w ogóle rozmawiać o tym, to ja tobie udowodnię, chociaż to nie ma żadnego znaczenia. Ale ja tobie udowodnię, że jest inaczej. Ok? Że jest inaczej w ogóle. Inaczej. Nie tak, jak ty twierdzisz. Więc tutaj Paweł do nich mówi tak. Jaka jest wasza decyzja? Co wy chcecie ode mnie? Czy wy chcecie się ze mną spierać? Mówi. Czy chcecie, żebyśmy porównywali różne rzeczy w nas? Czy też wy chcecie, żeby to wszystko była po prostu jedna wielka rzeka miłości? Bo w ogóle od was to zależy. Wiecie, Paweł, on potem, dzisiaj już tego nie będziemy robić, ale on potem analizuje wypaczenia, które tam zaczynają być, nie? Ale on zanim zaczyna te wypaczenia analizować, bo on musi odpowiedzieć na wypaczenia. Wiecie, jakie tam wypaczenia były później? Czytamy o tym, tam był bardzo duży wzrost niemoralności, tam był bardzo, tam były no, różne rzeczy się działy, bardzo złe. I Paweł, a on odpowiada jakby zainteresowanym na te pytania. Natomiast on sam początek, zanim on w ogóle przechodzi do tych szczegółowych korekt, prawda? Bo tam jeden okazuje się, że ojcu swojemu odbił żonę drugą, prawda? I ta żona poszła z nim i została tam jego żoną i zaczął z nią żyć w ogóle. Wiesz, no takie w ogóle reszta, a reszta najlepsza, najlepsza to reszta była w tym wszystkim. Bo reszta, bo tam się zaczął, Korynt to w ogóle zaczął się, tam, ja dzisiaj czasami widzę takie koryńskie kościoły, takie, w takim stanie koryńskim, nie, że się nie chce stracić tych wszystkich ludzi tam. I oni tam zaczęli coś, to jest ciekawe, bo się wymyśla różne rzeczy, jakby tutaj tą rzecz, jakby tutaj utrzymać, nie. To tak jak wyszło na jaw, że w jednym takim dużym kościele w Wielkiej Brytanii liderem uwielbienia jest gej. I tam była potem wypowiedź tego pastora, mnie to się chce śmiać z takich rzeczy, bo on wiedział, że on jest gejem. No. Chodzi o to, że on mówi, ale my, i to jest ciekawe, my jako Kościół, tam taka wypowiedź, bo nie wiem, czy ty wyczytaliście tę wypowiedź, my jako Kościół, oczywiście zupełnie się zgadzamy z Pismem Świętym, które mówi, że homoseksualizm jest grzechem i on to wszystko wie, że ale tutaj jest inna kwestia, bo tutaj ten homoseksualizm, on nie jest praktykowany, a każdy ma prawo być do różnych, ma różne przekonania. I to wiesz, i on to tłumaczy. Z jednej strony wiesz, mówi, my jako Kościół, polityka religijna, to jest religijna polityka, prawda? I tutaj oni potem w tym Koryncie taką politykę zaczęli uprawiać. No tutaj ten gość poszedł tam z tą macochą,
Ale to widocznie musiał być ktoś ważny. To musiała być dość ważna osoba. No bo oni w ogóle nie pojechali z nim. Oni w ogóle nie nakazali mu, żeby to przerwał, albo żeby odszedł z kościoła. W ogóle wiecie, takie, jakby chcieli to utrzymać wszystko. Ale zanim Paweł przychodzi do tych korekt, takich bardzo konkretnych, to Paweł najpierw przyprowadza ich do miejsca mentalności pewnej. I wiecie, to jest bardzo ważne, jeżeli chodzi o list do Koryntian. Że on ich przyprowadza do miejsca, mówi, jesteście królami, a daliśmy wam wzorzec, aby na tym świecie być jak śmiecie. Po prostu. Wyprowadza ich do tej mentalności, żeby móc im później podać korekty. Komu ty możesz w ogóle, wiesz, kogo ty możesz pouczyć? To jest bardzo ciekawe. Wiecie, kogo można pouczyć? Ucznia tylko. Wiecie, że nie można pouczyć nieucznia? Czy ty wiesz, że jeżeli ktoś nie chce się uczyć, to ty nie możesz go uczyć? Bo nie uczy się nieuczniów. Ja w ogóle nie uczę nieuczniów. Jak ludzie nie chcą być uczniami, to ja ich nie uczę. W ogóle rozumieć? Nie uczę ich, bo po co? Jak można ludzi uczyć, którzy nie chcą przyjąć mentalności bycia królem? Jak można ich pouczać później? Najpierw moje dziecko, wiecie, Sara od małego, ja jej nigdy nie mówiłem na przykład uważaj. Nieraz jak ona biegła, nie? Gdzieś, jak była malutka jeszcze, mi się cisnęło na usta uważaj, nie? Nie powiedziałem mi tego. Nigdy nie powiedziałem, żeby uważała na co. Kiedy pytała mnie, tato, mogę wejść na przykład na szafkę i skoczyć? Oczywiście. Jak najbardziej. Gdziekolwiek chciała wejść. Nigdy jej nie powiedziałem, że nie może gdzieś wejść. Nigdy nie powiedziałem, że nie może skądś skoczyć. Nigdy. To wydawało mi się dziwne, powiedzieć, że to nie jest chyba nie raz. Chociaż to jest bardzo ciekawe, Sara bardzo mało razy w ogóle sobie coś zrobiła. Nasz Wiktor to non-stop był, człowieku poraniony, podziurawiony, poupadał, krew się z niego lała, człowieku ciągle. A Sara nie. Rozumiecie? Ona tego nie, nigdy tego nie robiła. Jak na rowerku się uczyła jeździć, ja pamiętam, w ogóle ona taka, bo ona zawsze była taka, Sara to jest, ona jest taka zrównoważona, sama z siebie. Taka równowaga jest taka w niej w ogóle, nie? Takie coś ma. Ja jak ona wsiadała na rower, ja mówię, jedź. A ona mówi, tato, ja chyba się nie nauczę na tym rowerze jeździć. Ja mówię, nauczysz się, Sarcia, mówię, nauczysz się, będziesz jeździć, mówię, w ogóle, ale mówi, a nigdy jej nie powiedziałem, bądź ostrożna, bo coś upadała, coś tam robiła. Chodzi o to, że nigdy w niej nie stworzyłem fałszywej tożsamości. Bo wiecie, jak się stworzy fałszywą tożsamość, to potem trzeba odzyskać tą tożsamość dla człowieka. Odzyskać ją trzeba. U mnie moi rodzice, moja babcia, w ogóle rodzina, która mnie wychowywała, oni wszyscy kazali mi uważać ciągle. Całe życie mi kazali uważać i być ostrożnym. I nie zaczepiać innych. I nie wdawać się w problemy. I mówili do mnie, nie ruszaj gówna, bo śmierdzi. I tak mnie uczyli wszyscy. Rozumiecie? Wszystko zrobiłem. Wszystko zrobiłem to, co mówili, że miałem. Poruszyłem każde gówno, które śmierdziało. Od małego kilkakrotnie groziła mi śmierć. Od małego. Po szpitalu. Jak nie połamany, to zapalenie otrzewnej. Jak nie zapalenie otrzewnej, to zapalenie płuc. Jak nie zapalenie płuc, to astma. Jak nie astma, to jeszcze coś innego. Rozumiecie? Całe życie. Dbali o mnie, ubierali mnie, rozumiesz? I zawsze mówili, bądź ostrożny, pamiętaj, Artuś. Artuś, bądź ostrożny. Po prostu. Nigdy we mnie nikt nie wybudował tożsamości prawidłowej. Paweł w nich to buduje. Po co? Żeby móc potem podać korektę. Tylko król. Przyjmie od Ciebie korektę. Tylko król. Jeżeli chcesz, żeby ludzie przyjmowali od Ciebie korektę, musisz stworzyć królów i królowe. Inni od Ciebie nie przyjmą korekty. Każdy człowiek, który nie ma mentalności króla,
uzna korektę za atak na jego osobę. Ponieważ albo jesteś królem, albo jesteś odrzucony. Nie istnieją inne pośrednie miejsca. Albo ktoś ma mentalność króla, albo ktoś ma mentalność osoby odrzuconej, czyli nie króla. Czyli nie króla. I tak jak tylko król może zostać omieciną tego świata, a tylko omieciny tego świata mogą służyć temu światu, rozumiecie? Tak tylko król przyjmie korektę. Jak ja na przykład koryguję ludzi, którzy są silni w duchu, którzy mają mentalność królów, tak? To wchodzi w nich jak w masło. A jak koryguję ludzi, tak? Którzy są chwiejni po prostu, no nie? To czasami oni w ogóle... Tak, tak, Artur, tak, tak, tak. No, w ogóle nigdy nie robią tego, nigdy. Ja bym przeciwna sprawa, parę lat. Przyglądam się, mówię, kurczę, mówię, jaka zajawka. To by napisał o tym w ogóle jakąś książkę socjologiczną. Czym słabszy w duchu, tak? Tym mniej przyjmuje korekty. W ogóle, rozumiesz? Stąd napis w Biblii, żeby pouczać mądrego. Rozumiesz? Kiedyś się tego nie rozumiem. Pouczać mądrego. Wiesz, o co chodzi? Na groma to mądrego pouczać. Czy głupiego powinno pouczać. A tutaj Słowo Boże mówi, że w ogóle to nie pouczaj głupiego. Nie, ty głupiemu to nie mów nic. Bo to i tak nic nie da. Głupi nie zmądrzeje od twojej korekty. Nigdy. Głupi musi najpierw w sobie odnaleźć mędrca. Każdy człowiek musi w sobie odnaleźć króla. Zobaczcie, Paweł do tego i doprowadza. Chciałbym, żebyście widząc te zapisy, widzieli tą mentalność Pawłową. On Kościół w Koryncie, ludzi w Koryncie, doprowadzał do miejsca bycia królami. On dopiero mógł ich wtedy korygować, mógł do nich mówić, rozumiecie? I mógł ich potem użyć. Tak to wygląda. Módlmy się o to. Dobry Ojcze, dziękujemy za to Słowo. Ja dziękuję Tobie, że mamy przywilej słuchania Twojego Słowa i przyjmowania. Ojcze, ja modlę się, aby te słowa, które były dzisiaj wypowiedziane, zapadły głęboko w ludzi, Ojcze. Ja modlę się, aby te słowa, one gruntowały rzeczy również we mnie, Duchu Święty. Ja dziękuję Tobie, że te słowa, one są życiem. Że one pokazują nam, jak wyglądają realia. Ojcze, ja dziękuję Ci, że Ty działałeś w świętym Pawle w tamtych czasach. Ojcze, ja modlę się teraz o każdego człowieka tutaj i o każdego, który tego będzie słuchał, aby to namaszczenie, które było na Pawle, przenikało każdego z ludzi. Ja modlę się o to, Ojcze. Aby ludzie rozumieli teologię Pawłową, Ojcze. Ojcze, ja modlę się o to, aby ci ludzie, którzy tutaj są i ci, którzy tego będą słuchać, oni rozumieli teologię Pawłową. Oni rozumieli mentalność Pawłową. Ojcze, Paweł tyle tysięcy lat temu on modlił się, aby ludzie byli tacy jak on. Ojcze. Aby Koryntianie byli tacy jak on. Ojcze, ja modlę się teraz, abyśmy mieli głębokie zrozumienie teologii Pawłowej. I dziękuję Ci, Boże, że Ty tak właśnie robisz teraz. Że Ty pokazujesz myśl Pawłową w naszym duchu. Ojcze. W imieniu Jezusa Chrystusa. Amen.